Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie na kolejnym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Walki z Wykluczeniem Transportowym. Dzisiaj mamy kolejne posiedzenie związane z wyjaśnieniem niejasności z pociągami Impuls, kontynuacja rozmów, bo to pierwsze posiedzenie nie było wyczerpujące. Chciałabym Państwa bardzo serdecznie dzisiaj powitać. Dziś prezentację przedstawi nam pan profesor Pawlik. Będzie na temat wytycznych związanych z cyberbezpieczeństwem, jeżeli chodzi o pasażerski tabor kolejowy. Jesteśmy Państwo tutaj na żywo w sali w Sejmie. Są z nami też zaproszeni goście online. Po tej prezentacji przejdziemy do dyskusji i też jeżeli chodzi o takie kwestie związane z prowadzeniem tej debaty, Państwo, którzy są w sali, bardzo proszę o zgłaszanie się przez podniesienie ręki. To osoby, które są online, proszę o informacje na czacie. Pani z sekretariatu zespołów będzie mi przekazywała Państwa zgłoszenia. Każdemu z Państwu oczywiście umożliwię zabranie głosu. Witam serdecznie parlamentarzystów, którzy przyszli na posiedzenie zespołu. Witam serdecznie przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Witam przedstawicieli firmy Newag, witam przedstawicieli Dragon Sector, a także przedstawicieli przewoźników i serwisów. Są przedstawiciele Kolei Dolnośląskich, Polregio, Kolei Mazowieckich, PKM. Jest serwis pojazdów szynowych, Szybka Kolej Miejska w Warszawie, przedstawiciele urzędów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębowskiej Metropolii, są przedstawiciele strony społecznej, Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe, jest prezes Fundacji ProKolej, przedstawiciele, tak, wszystkich chyba wymieniłam, nie będę Państwa wymieniała z nazwiska, bo ta lista jest bardzo obszerna, ale tak jak mówiłam, jeżeli będą jakieś pytania, będzie chęć zabrania głosu, bardzo proszę o zgłoszenia i w tym momencie oddaję głos panu profesorowi Pawlikowi. Przyglądamy, słuchamy się wnikliwie, bardzo proszę. Poproszę o wyświetlenie prezentacji. Proszę Państwa, ja może powiem najpierw jedno zdanie na temat tego, dlaczego ja mogę się na ten temat wypowiadać. 30 lat temu byłem głównym technologiem w jednej z firm informatycznych. Od 20 lat zajmuję się cyfrowymi rozwiązaniami dla transportu kolejowego, głównie w zakresie współpracy z rozwiązaniami zunifikowanymi na poziomie europejskim, no, a od 3 lat ponad już jestem przewodniczącym struktury, która stanowi takie forum wymiany informacji i analizy zagrożeń pochodzących z przestrzeni cyfrowej dla rozwiązań technicznych w transporcie kolejowym. Myśmy opracowali wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa pasażerskiego taboru kolejowego. No i o tym chciałbym Państwu dzisiaj odrobinę powiedzieć. W październiku 2020 roku formalnie zostało powołane takie forum. Forum obejmuje około 20 paru podmiotów na dzień dzisiejszy z transportu kolejowego, które te informacje na bieżąco wymieniają. Możemy powiedzieć, że skala informacji bardzo wyraźnie wzrosła z początkiem 2022 roku i na dzień dzisiejszy mamy kilkadziesiąt osób w różnych podmiotach gospodarczych, które odpowiadają za bezpieczeństwo informacyjne, szeroko rozumiane, czyli oparte o wymianę danych i przetwarzanie danych w transporcie kolejowym. W grudniu 2022 roku została przyjęta zmieniona dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych i eksploatacyjnych na poziomie Parlamentu Europejskiego, wcześniej obowiązująca ciągle jeszcze w mocy dyrektywa NIS-1 z 2016 roku. Ona już wymagała, żeby konkretne podmioty kolejowe, przewoźniczy czy zarządcy
o te kwestie dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego się martwili. Niemniej te podmioty, które miały się zacząć o to martwić, musiały być wskazane decyzją administracyjną i wskutek tej decyzji administracyjnej miały wskazane nie tylko swój status w tym zakresie, ale również te narzędzia eksploatacyjne czy informatyczne, które takim analizom i takim odpowiednim zabezpieczeniom ze względu na zagrożenia cyfrowe muszą podlegać. Dyrektywa NIS-2 przyjęta z końcem roku 2022. To jest dyrektywa, która jeszcze nie została wprowadzona do polskiego prawa, ale musi być wprowadzona w roku bieżącym. Natomiast ona zakłada, że każdy podmiot kolejowy, który jest zarządcą bądź przewoźnikiem kolejowym, mówiąc inaczej, jest formalnie uprawniony do prowadzenia swojej działalności przez Krajową Władzę Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym, w naszym przypadku Urząd Transportu Kolejowego, sama musi zdefiniować te cyfrowe rozwiązania, zarówno informatyczne, jak i eksploatacyjne, które potencjalnie mogą zostać zaatakowane, czy też mogą nie funkcjonować w sposób prawidłowy i powodować zakłócenia eksploatacyjne, czy nie daj Boże zagrożenia w transporcie. W związku z tym, że każdy podmiot potrzebuje taką decyzję podjąć sam, szacuje się, że ilość podmiotów, które będą musiały w tym zakresie prowadzić odpowiednie działania w bieżącym roku z kilku, które są formalnie wskazane, kilkudziesięciu, które dzisiaj się interesują tym tematem i wymieniają dane, wzrośnie do dobrze ponad 1000, być może nawet ponad 2000 takich, które będą musiały w swoich dokumentach być w stanie pokazać, że odpowiednie dane wymieniają i cyfrowo przed odpowiednimi ryzykami zidentyfikowanymi są zabezpieczone. W tym kontekście świadomość podmiotów na rynku kolejowym jest budowana od pewnego czasu i w lutym 2023 roku, w zeszłym roku, zaczęli się pojawiać przewoźnicy kolejowi z pytaniem, na jakich dokumentach mają się opierać, jakie dokumenty mają przywołać w opisach przedmiotu zamówienia, żeby pojazdy kolejowe, które zostaną dostarczone po wprowadzeniu w życie dyrektywy NIS-2, po wprowadzeniu dyrektywy NIS-2 do polskiego porządku prawnego, mogły wskazywać, że są odpowiednio zabezpieczone przed cyberzagrożeniami. Myśmy byli w stanie wskazać szereg dokumentów, które zawierają pewne elementy, natomiast bez żadnej wątpliwości można powiedzieć, że nie było jednego dokumentu, który porządkowałby kompletny obrazek i odpowiadałby na pytanie, jak te wymagania należy postawić, tak żeby to nie budziło wątpliwości. Pierwotnie zaczynaliśmy od tego, że rozmawialiśmy o wymaganiach dla infrastruktury. Te wymagania dla infrastruktury pojawiły się w odniesieniu do Centralnego Portu Komunikacyjnego, natomiast rozmawiamy w tej chwili jakby w odniesieniu do infrastruktury pozostałej, głównej, zarządzanej przez Polskie Linie Kolejowe. Natomiast potrzeba chwili, ilość podmiotów, osób, które pytały o to na początku zeszłego roku, spowodowała, że powołaliśmy wewnętrznie kilkunastoosobowy zespół, który usiadł nad tym, żeby te wymagania uporządkować i położyć jeden kompletny dokument, który pozwoli na to, żeby dla nowo kupowanego taboru takie wymagania w sposób zunifikowany postawić. Myśmy między marcem a kwietniem te dokumenty zaczęli opracowywać. Z końcem czerwca przekazaliśmy kompletny dokument producentom taboru i producentom kluczowych elementów taboru kolejowego, kluczowych elementów wyposażenia elektronicznego taboru kolejowego. I z końcem lipca, 30 lipca formalnie przyjęliśmy ten dokument jako dokument zaakceptowany przez członków ISAC-a kolejowego, mówiąc, że będziemy chcieli to traktować jako dobrą praktykę w zakresie pokazywania i wymagania takiej odporności w odniesieniu do taboru nowo zamawianego.
W odniesieniu do infrastruktury te wymagania znajdują się w standardach Centralnego Portu Komunikacyjnego w tomie 18, w odniesieniu do taboru w wersji trzeciej tych standardów, która była zmieniana w parę miesięcy temu, mamy przywołanie tego dokumentu w standardach CPK w odniesieniu do pojazdów, które będą zamawiane dla potrzeb jazd po sieci dedykowanej czy nowo budowanej zgodnie z wymaganiami dla tej infrastruktury, nowej infrastruktury kolejowej. Większość uwag, które żeśmy otrzymali od polskich producentów, sprowadzała się do prośby przede wszystkim o wersję angielską. To było swego rodzaju wyzwanie, dlatego że dokument jest bardzo mocno techniczny, posługuje się określeniami z pogranicza IT, OT, prawa europejskiego, norm związanych z bezpieczeństwem, zarówno tych przemysłowych, czyli serii 62443, jak i tych związanych z zarządzaniem, bezpieczeństwem, niezawodnością, dostępnością w odniesieniu do rozwiązań kolejowych, czyli tak zwanych norm ramsowych. W związku z tym nie było takiej szansy, żeby to tłumaczenie ktoś nam na zlecenie zrobił na rynku. Trzeba było nad tym się pochylić i ten dokument bardzo poważnie uporządkować, tak żeby on, jak powiem, z powodów językowych nie okazał się całkowicie niejadalny. Natomiast przemysł taborowy, zarówno jeśli chodzi o produkcję taboru, jak i jeśli chodzi o wyposażenie, które w tym zakresie jest wykorzystywane, jest przemysłem ewidentnie co najmniej europejskim w większości przypadków. Jeśli patrzymy na rynki, skalę produkcji, jeśli patrzymy również na podwykonawców, a właściwie można postawić taką tezę, że właściwie w wielu przypadkach jest to przemysł globalny. W ostatnim czasie prezentowaliśmy to na dużej konferencji w styczniu. Mamy pierwsze uwagi merytoryczne, niezbyt liczne i bardzo, że tak powiem, pozytywne przyjęcie przez przemysł z poza Polski. Także mogę powiedzieć, że też miałem rozmowę ze 3 tygodnie temu z dyrektorem wykonawczym Agencji Unii Europejskiej do spraw kolei, który powiedział, że to jest pierwszy dokument, który porządkuje całość zagadnienia jakby w sposób dedykowany do taboru i że tego rodzaju dokumenty właśnie, że tak powiem, usiłujemy na poziomie europejskim uporządkować i narzucić, bo ten obszar bardzo dynamicznie się zmienia, a my tą technologię cyfrową wprowadziliśmy do transportu kolejowego już kilkanaście czy 20 parę lat temu, a ryzyka zewnętrzne są coraz to poważniejsze. Proszę Państwa, to nie są pierwsze wytyczne. Pierwsze wytyczne, które żeśmy wypuścili, były w 2021 roku. One były stosunkowo łatwe do opracowania, ponieważ mieliśmy źródłowy dokument, to się nazywa Transport Cyber Security Toolkit. Dokument wydany przez Komisję Europejską, dedykowany do wszystkich rodzajów transportu. Stamtąd wyciągnęliśmy pewne wytyczne w odniesieniu do pracowników podmiotów kolejowych. Jak się czyta te wytyczne, patrząc na nie szeroko, to z tych wytycznych wynikają też pewne obowiązki czy potrzeby w zakresie zabezpieczeń dla podmiotów kolejowych. Niemniej dla podmiotów kolejowych na dzień dzisiejszy na wprost wytycznych nie ma. Rozmawiamy na ten temat, ponieważ no, na dzisiaj wytyczne dla podmiotów mamy w sektorze finansowym i w sektorze bankowym, tak? Natomiast w innych sektorach, jakby niezależnie od tego, na który sektor spojrzymy, to możemy powiedzieć, że takich wytycznych na wprost nie ma. Są normy, które są bardzo obszerne i z których trzeba umieć korzystać, gdzie to, że tak powiem, jest naprawdę niełatwe. Ponieważ pojawił się problem z taborem, w związku z tym takie dedykowane wytyczne taborowe na oczekiwanie rynku zostały przygotowane. Jeżeli to przeliczymy na takie typowe strony obliczeniowe po powiedzmy 1800 znaków, to mamy ponad 100 stron tekstu technicznego, który odpowiada na pytanie, co należy uwzględnić, w jakim zakresie, jak to zweryfikować, czy to zabezpieczenie jest wystarczające, jak definiować oczekiwania w stosunku do producentów. Natomiast to jest dokument stosunkowo świeży. Na górze macie Państwo
w wersji dwujęzycznej, tak jak żeśmy to przekazali w ostatnim czasie do dyrektoriatu Komisji Europejskiej do spraw transportu i mobilności, do Agencji Unii Europejskiej do spraw kolei, do Agencji Unii Europejskiej do spraw cyberbezpieczeństwa. Natomiast pod spodem macie Państwo początek drugiej strony. Tam jest z premedytacją tabela zarządzania wersjami, ponieważ chcemy, żeby ten dokument był doskonalony, dlatego że zagrożenia cyfrowe nam się coraz bardziej pogłębiają. Mówiąc najkrócej, te zagrożenia cyfrowe lat temu 30 polegały na tym, że nie mieliśmy uporządkowanej warstwy sesji, co powodowało, że jeżeli zerwane było połączenie, to na przykład plik trzeba było przesyłać z powrotem od zera. Natomiast dzisiaj mamy sytuację taką, że najpoważniejsze zagrożenie to są boty, które nas atakują. W związku z tym ataków cyfrowych, proszę Państwa, mamy w tysiącach dziennie. W związku z tym żyjemy dzisiaj w zupełnie innym świecie. Wiemy, że ten świat się będzie zmieniał, chociażby ze względu na rozwój sztucznej inteligencji. Proszę Państwa, kłopoty w tym dokumencie i kłopoty przemysłu kolejowego, przewoźników, zarządców kolejowych zaczynają się od uporządkowania w tym zakresie wymagań. Ja z premedytacją pozwoliłem sobie przywołać definicję z dyrektywy NIS, bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, bo tam nawet nie ma definicji cyberbezpieczeństwa. Wprawdzie definicję cyberbezpieczeństwa mamy w innym akcie prawnym unijnym, który tutaj jest również przywołany. Ta definicja odwołuje się do cyberzagrożeń, które znowuż są zdefiniowane jakby osobno. Natomiast tak naprawdę, jak zaczynamy na ten temat rozmawiać, to podstawowe pytanie to jest pytanie o to, co dzieje się cyfrowo i co od tych funkcjonalności, które cyfrowo są realizowane, zależy. My z reguły widzimy pudło pojazdu, widzimy drzwi, widzimy stopnie, perony, szyny, natomiast proszę Państwa, my nie widzimy bardzo wielu rzeczy, które mają poważny wpływ na to, jak transport funkcjonuje. Natomiast my musimy te elementy bardzo poważnie dzisiaj zabezpieczać, ponieważ przez bardzo wiele lat obowiązywała na kolei bardzo prosta zasada, że dowodzimy bezpieczeństwa technicznego, natomiast w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego stosujemy wyłącznie systemy zamknięte, co oznacza, że fizycznie jesteśmy odseparowani od świata zewnętrznego. Dzisiaj to fizyczne odseparowanie od świata zewnętrznego nie jest technicznie możliwe, ponieważ kolej to są tysiące kilometrów linii i dziesiątki tysięcy pojazdów. W związku z tym one w różnych momentach są narażone na to, że ktoś nieupoważniony do nich się dostanie, zarówno wtedy, kiedy stoją na bocznicy, czy szafy, które stoją gdzieś wzdłuż torów kolejowych. To wszystko musi dzisiaj być w odpowiedni sposób zabezpieczane, ponieważ ta technologia, jak to się ładnie mówi, trafiła pod strzechy i dzisiaj różni ludzie sięgają do różnych narzędzi i mają te możliwości bardzo szerokie, włącznie z tym, że mogą zatrudniać do tego różnego rodzaju sztuczną inteligencję i chcieć podejmować działania, które mogą się kończyć w bardzo różny sposób, od takich lightowych, które są określane jako działania haktywistów, że ktoś na systemach informacji pasażerskiej przed świętami wyświetli informację, że karb też człowiek, po takie, które będą powodowały bardzo poważne ryzyka, które są w żadnym razie nie do zaakceptowania. Natomiast my musimy zagwarantować spójne podejście, czyli mówiąc inaczej, bezpieczeństwo cyfrowe nie będzie, proszę Państwa, na kolei nic warte, jeżeli nie będzie uwzględniało również bezpieczeństwa technicznego i bezpieczeństwa zdrowia, życia i mienia, bo mówiąc wprost, zarówno to bezpieczeństwo techniczne jest gwarantowane przy wykorzystaniu systemów cyfrowych, chociażby elektronicznych zezwoleń na jazdę, jak i bezpieczeństwo osób mienia jest gwarantowane przy wykorzystaniu systemów cyfrowych, chociażby do monitorowania
nieuprawnionego wejścia czy otworzenia szaf aparatowych, czy wejścia do pomieszczeń, czy automatycznego wykrywania, gaszenia pożarów. W związku z tym tych funkcjonalności jest całkiem sporo. Postawiliśmy taką tezę, która broni się w sposób oczywisty. My potrzebujemy w odniesieniu zarówno do zagrożeń powiązanych z bezpieczeństwem technicznym, jak i z tym bezpieczeństwem fizycznym osób i majątku, jak i w zakresie zabezpieczeń przed ryzykami cyfrowymi, zabezpieczyć się na podobną skalę. Każde zabezpieczenia, jeżeli ktoś podejmie duże, szeroko zakrojone działania albo skorzysta z bardzo poważnych narzędzi, może zostać naruszone. Natomiast jeżeli w którymś obszarze te zabezpieczenia są wyraźnie mniejsze niż w pozostałych, to oczywiście atakujący będzie wykorzystywał takie najsłabsze punkty. Posługujemy się dla weryfikacji spójności tego zabezpieczenia prostymi narzędziami matematycznymi, ale ja nie będę chciał o nich mówić, dlatego że to jest jakby domena no już inżynierów głęboko, natomiast chciałbym Państwu przedstawić pewną ideę. My mówimy, że w odniesieniu do każdego z tych obszarów zabezpieczenia powinny być minimalne, które są zidentyfikowane, nazwane, wskazane w tym dokumencie. Mogą być nieco wyższe i też te funkcjonalności zostały w tym dokumencie wskazane, natomiast powinny być w sposób porównywalny te zabezpieczenia doskonalone we wszystkich trzech domenach. To jest, proszę Państwa, zestawienie wyciągnięte karty kontrolne. Na kartach kontrolnych mamy 14 kart kontrolnych, na których są pytania, które pozwalają odpowiedzieć, czy określone funkcjonalności, czy określone zabezpieczenia zostały uwzględnione, czy też nie. No i na tej bazie możemy powiedzieć, czy to zabezpieczenie jest wystarczające, czy też nie. I możemy powiedzieć, że z tyłu za tym powstaje pytanie, kto na jakim etapie i w którym momencie tego rodzaju pracę realizuje. Odnosimy się w tym zakresie do stosowanego w transporcie kolejowym od końcówki lat 90. modelu cyklu życia. Ten cykl życia obejmuje 12 faz. Możemy powiedzieć, że można go podzielić na trzy grube obszary. Ten pierwszy obszar, który Państwo macie tutaj po lewej stronie, od 1 do powiedzmy 5, to jest obszar, w którym my definiujemy rozwiązanie techniczne, gdzie analizujemy ryzyka, najpierw związane z koncepcją, potem związane z wykorzystywanymi technologiami. To na tym etapie producent odpowiada na pytanie, jakie zabezpieczenia są konieczne, a zamawiający, jakie są przez niego żądane. Potem mamy etap produkcji i na końcu etapu produkcji, konfiguracji przed akceptacją finalnego rozwiązania mamy weryfikację jego parametrów, w tym weryfikację również w zakresie dowodu bezpieczeństwa czy dowodu spójności bezpieczeństwa, ochrony i cyberbezpieczeństwa, a potem przechodzimy do obszaru eksploatacji, utrzymania i monitorowania zagrożeń, w tym również zagrożeń cyfrowych i zmian w środowisku, w którym rozwiązanie techniczne jest eksploatowane. I to jest obszar, w którym odpowiedzialność za rozwiązania techniczne jest w sposób ewidentny przekazywana od producenta do użytkownika. I jednym z wyzwań jest odpowiedź na pytanie, jakimi dokumentami musi dysponować i jakie narzędzia powinien stosować użytkownik po to, żeby w długim okresie eksploatacji z uwzględnieniem podejmowanych w tym zakresie prac nie tylko utrzymać te charakterystyki, które są konieczne, zweryfikowane, dostarczone na dzień dobry razem z rozwiązaniem technicznym, ale również ewentualne dodatkowe, które są konieczne wskutek zmian środowiska czy też ryzyk, na które dane rozwiązanie techniczne jest narażone. Mamy w tym zakresie
rejestr pojazdów kolejowych. Każdy pojazd kolejowy, poza tym, że ma właściciela, poza tym, że ma producenta, ma również tak zwanego ECMA, czyli podmiot odpowiedzialny za utrzymanie. Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie jest wskazywany przez właściciela. Właściciel ma prawo go zmienić, natomiast on nie prowadzi bezpośrednio utrzymania, ale podejmuje wszelkiego rodzaju decyzje dotyczące skali prac, akceptacji wyników tych prac, podejmuje decyzję o ponownym dopuszczeniu po pracach utrzymaniowych do eksploatacji. No i mamy zapisy szczegółowe, które odpowiadają na pytanie, jak to powinno się dziać. I proszę Państwa, rozdziały pierwszy, drugi odpowiadają w naszym dokumencie na pytanie, o czym rozmawiamy, jakie są definicje, jakiego rodzaju jest wyzwanie, gdzie mamy dokumenty referencyjne. Rozdział trzeci to jest powiązanie regulacji związanych z cyberbezpieczeństwem z regulacjami związanymi z transportem kolejowym, czyli mówiąc inaczej, można powiedzieć, że to jest styk ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i wymagań technicznych dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego, a ustawy o transporcie kolejowym, dyrektywy w sprawie interoperacyjności kolei, dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei, tak żebyśmy nie mieli wątpliwości, bo w zakresie ustawy o transporcie kolejowym i dyrektyw kolejowych ta kompetencja po stronie podmiotów kolejowych jest od długiego czasu zbudowana, natomiast w zakresie cyberbezpieczeństwa budujemy ją od kilku pojedynczych lat. Natomiast cały duży rozdział czwarty jest dedykowany do odpowiedzi na pytanie, jakie funkcjonalności, jakie zabezpieczenia, jak zweryfikować ich spójność, jaka powinna być konstrukcja w tym zakresie dokumentów, kto komu te dokumenty daje, jak mogą być definiowane wymagania przez zamawiających i jak te dokumenty mogą być weryfikowane i kto powinien i jaką posiadać kompetencje, żeby stosowny dokument w tym zakresie wystawić. Natomiast ostatnie dwa rozdziały, myślę, że one będą bardzo ciekawe w kontekście dyskusji, która nas tutaj sprowadziła. One nie były jakby przedmiotem pracy na dzień dobry, ale my wiemy, że tabor kolejowy jest eksploatowany przez długie lata. Znacznie dłużej niż się go produkuje, znacznie dłużej niż tabor czy pojazdy w transporcie samochodowym. On jest do tego projektowany. To nie jest tak, że to jest z powodu zaniedbania czy braku środków finansowych. Taka jest charakterystyka techniczna. Natomiast to oznacza, że my mamy bardzo dużo taboru kolejowego, który został wyprodukowany wcześniej i w związku z tym mamy dedykowany rozdział piąty, który jest dedykowany do pojazdów, które są w eksploatacji, które zostały wyprodukowane, zaakceptowane, przekazane i są dzisiaj użytkowane przez przewoźników kolejowych. I proszę Państwa, w tym rozdziale jest prawie wyłącznie cytat z normy, która obowiązuje od 2018 roku. Z premedytacją ten cytat jest pochyłą, czcionką troszkę mniejszą i pośrodku. Myśmy tylko do tego kilkustronicowego cytatu dopisali parę zdań, które pokazują, że należy to czytać również w kontekście rozwiązań cyfrowych. Dlatego, że zapis dotyczy rozwiązań technicznych dla kolei i nie dotyczy wyłącznie kwestii cyfrowych, ale bardzo wyraźnie pokazuje, jaki jest podział odpowiedzialności i kto realizuje co i jakimi narzędziami powinien w tym zakresie być supportowany. Ten rozdział piąty w związku z tym był stosunkowo prosty do napisania, natomiast myślę, że jego się czyta troszkę jak pewne odkrycie, szczególnie po stronie przewoźników i zarządców, dlatego że mówimy o zapisach, które mają zastosowanie no nie tylko do taboru, ale do wszelkiego rodzaju cyfrowych rozwiązań technicznych wykorzystywanych w transporcie kolejowym. I pozwoliliśmy sobie na bardzo krótki rozdział szósty, dlatego że w określonych sytuacjach po iluś latach eksploatacji tabor podlega zmianom. Jeżeli tabor podlega zmianom, niezależnie od przyczyny i te zmiany dotykają tej części cyfrowej,
to trzeba również wziąć pod uwagę kwestie dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego. I możemy powiedzieć, że tak jak w rozdziale 5 to jest cytat i to jest dość jasno powiedziane, jak to wygląda wedle przepisów technicznych, szczegółowych, formalnie wskazanych jako obowiązujące zarówno na liście prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jak i w technicznych specyfikacjach interoperacyjności, jak i w perinormie. Natomiast w odniesieniu do rozdziału 6 tam mamy zapis mówiący o tym, że to jest nasze zalecenie, dlatego że w tym zakresie twarde tego zapisu nie ma i tam jest krótko, ale tylko, że tak powiem, ze strony bezpośrednio autorów tego dokumentu powiedziane, jak naszym zdaniem należałoby postępować, żeby to bezpieczeństwo w całym okresie eksploatacji było zachowane. Proszę Państwa, na koniec chciałbym jeszcze jedną rzecz podnieść. Chciałbym porównać na szybko sytuację między transportem lotniczym, transportem drogowym i transportem kolejowym, jeśli chodzi o wykorzystywane środki transportu, czyli wszelkiego rodzaju pojazdy samochodowe, pojazdy kolejowe i samoloty. Jak patrzymy na rynek lotniczy, jest tak, że mamy producentów, gro napraw jest realizowane przez producentów. Mamy owszem podmioty dedykowane, które zajmują się wyłącznie utrzymaniem. Przynajmniej to, co ja wiem w zakresie, że tak powiem, znanego mi świata zachodniego, to są to z reguły spółki córki wielkich przewoźników lotniczych. To nie są samodzielne, niezależne podmioty. Mało tego, na bazie zakupów spółki kupujące ten tabor żądają utrzymywania kompetencji, przekazywania narzędzi, szkolenia ludzi. Czyli mówiąc inaczej, te serwisy są serwisami autoryzowanymi. I właściwie dyskusji o tym, że tak powiem, jakimi częściami, jakimi narzędziami, jak robimy diagnostykę, jakie zamienniki w odniesieniu do transportu lotniczego nie mamy. Jest jasne, że one nie mogą być, że tak powiem, tak zwanymi no-name'ami, prawda? W transporcie drogowym mamy sytuację o tyle uporządkowaną, że mamy producentów i mamy autoryzowane serwisy. Jak kupujemy sobie samochód, to możemy zdecydować, czy płacimy troszkę więcej, ale jeździmy do serwisu autoryzowanego, czy jeździmy do kogoś, kto mówi, że on nam to załatwi taniej, ale robimy to z pełną świadomością i z uwzględnieniem konsekwencji. Natomiast w transporcie kolejowym nie mamy narzędzia, które wymuszałoby utrzymywanie, budowanie kompetencji po stronie podmiotów, które mówią, że one to zrobią taniej. I tutaj wydaje mi się, że to jest taki obszar, który powinien ewentualnie podlegać jakiejś dyskusji, refleksji, bo z jednej strony jest tak, że ten, kto ma autoryzowany serwis, nie wiem, Audi, Mercedesa czy Ferrari, to on nie ma kompetencji do tego, żeby przeprogramować, nie wiem, ogniwo paliwowe w tym pojeździe. Natomiast i oczywiście producent utrzymuje swoje know-how, natomiast z drugiej strony ma podane na tacy i zagwarantowane kompetencje w takim zakresie, który gwarantuje odpowiedni poziom utrzymania, zarówno jeśli chodzi o niezawodność, dostępność, podatność utrzymaniową i bezpieczeństwo. I myślę, że tym porównaniem bym tą prezentację zakończył. Jeżeli będą jakieś pytania, będę starał się odpowiedzieć. Dziękuję. Ja od razu też poproszę o tę prezentację. Zostawimy ją na stronie zespołu, więc dla wszystkich zainteresowanych jest przekazana. Ona będzie dostępna, więc będzie można ją sobie też na spokojnie przeczytać i się z nią zapoznać. Wiem, że są zgłoszenia, ale zaraz oddam głos. Ja jeszcze tylko jedno pytanie do pana profesora, bo my dzisiaj będziemy dalej kontynuowali tę rozmowę na temat impulsów. Jak z pana perspektywy wygląda ta sytuacja w kontekście tych zaistniałych zdarzeń, czy gdybyśmy te wytyczne mieli i do nich się stosowali, do takiej sytuacji by nie doszło, czy w ogóle ta norma cytowana też przez pana profesora mówi o kwestiach
na przykład podpisania oprogramowania, czy modyfikowania zmian w oprogramowaniu, takich nieautoryzowanych, czy ona tutaj coś w tym temacie nam wyjaśnia? Jak to wygląda od tej strony? Znaczy, mamy na pewno w normach bardzo wyraźnie powiedziane, jaka jest odpowiedzialność po czyjej stronie na określonym etapie. Nie mamy jasno zdefiniowanych metod, ale mamy sugestie co do tego, że powinniśmy przyjąć jasne reguły w odniesieniu do panowania nad ewentualnymi zmianami. Zmiany mogą być wprowadzane w bardzo różny sposób. Nie ma narzędzi, które są w stanie zagwarantować, że nikt zmiany nie wprowadzi. Natomiast możliwe jest tworzenie narzędzi, które pozwalają na weryfikowanie, czy taka zmiana miała miejsce, czy też nie. I możemy powiedzieć, że dzisiaj, gdybyśmy dziś zamawiali tabor, to możemy ten tabor, patrząc na ten dokument i patrząc na szczegółowe wymagania poszczególnych norm, zabezpieczyć w taki sposób, żeby było jasne, w którym momencie on się zmienił i czyja to jest odpowiedzialność, prawda? Natomiast patrząc na tabor, który był produkowany w okresie wcześniejszym, mogę powiedzieć, że takich zabezpieczeń nie posiada tabor, niezależnie od tego, czy mówimy o taborze od tego producenta, od innego producenta, od polskiego producenta, od innego producenta europejskiego, czy też spoza Unii Europejskiej. Dlatego, że zmiany techniczne w zakresie cyfrowym o dekadę, o, że tak powiem, technologie, to są zmiany w granicach 5-7 lat, natomiast czas eksploatacji pojazdów jest na dzień dobry lat 30, prawda? W związku z tym no, tutaj widać jest, że to, że tak powiem, nadężanie wymaga, że tak powiem, zakasywania rękawów również w okresie eksploatacji. Stąd jest zmiana tego etapu cyklu życia dedykowanego przewoźnikom, dlatego że on pierwotnie jeszcze do 2017 roku to był etap eksploatacji i utrzymania, natomiast w 2017 zmieniono wręcz nazwę tego etapu i powiedziano, że przewoźnicy są również zobligowani do monitorowania otoczenia i weryfikowania zmian w zakresie zagrożeń. Jasne, bardzo dziękuję. Czy są pytania do tej prezentacji? Bardzo proszę, pan Kruger i pan Michał. Tak. Ja mam pytanie do pana profesora. Pani poseł mi częściowo skradła pytanie. Czy wytyczne zawierają konkretne wskazówki dotyczące dwóch aspektów? Pierwszy to jest ten, o którym mówiła pani poseł, czyli cyfrowego podpisywania oprogramowania. I drugi aspekt, czy są jakieś wytycznych wskazówki dotyczące utrzymywania repozytorium wersji oprogramowania, wersji kodu źródłowego? Jeżeli nie, czy byłoby to w ocenie pana profesora, albo ewentualnie, czy istnieją jakieś dobre praktyki w tym zakresie? Wytyczne na wprost takich zapisów nie zawierają, natomiast takie zapisy znajdują się w normach serii 62443, bo wytyczne są skierowane na styk między producentem a użytkownikiem. Natomiast to, co pan pyta, to jest dobra praktyka po stronie samego producenta. Trzeba powiedzieć też głośno, to żeśmy pytali też producentów taboru otwartym tekstem. Intencją tego dokumentu jest zapewnienie narzędzia użytkownikom do zagwarantowania bezpiecznego konfigurowania i bezpiecznego eksploatowania tej części cyfrowej taboru kolejowego, ale bez konieczności uzyskiwania szczegółowej wiedzy o rozwiązaniach technicznych. Tak się dzieje również w innych rodzajach transportu. I mówiąc wprost, są elementy, które można i realizuje się przez różne podmioty, zakładając, że robi się to zgodnie z dokumentacją systemu utrzymania, i są elementy, które ingerują w typ
No i w tym momencie trzeba się zastanowić, kto ponosi za to odpowiedzialność. Tak? Natomiast w zakresie cyfrowego podpisu, finalnego, wydanego oprogramowania, wgranego do określonych komponentów cyfrowych i w zakresie zarządzania wersjami takiego oprogramowania, to jest ewidentnie dobra praktyka po stronie producenta. Mogę powiedzieć, że wiem, że producenci to robią. Wiem również, że producenci tego bardzo strzegą, ponieważ my mamy audyty na produkcji różnych producentów w ramach procesów akceptacji rozwiązań technicznych. No i każdorazowo przy takiej sytuacji oczywiście podpisujemy też dokumenty, mówiąc, że żadne dane dotyczące konkretnego producenta, jego rozwiązań nie mają prawa od nas wypłynąć. Tak? Uprzejmie... Natomiast możemy powiedzieć, że taka praktyka jest obecna. Uprzejmie dziękuję, panie profesorze. Jeżeli można to pytanie jakby konkretne skierować do producenta pojazdów Impuls, czy stosował takie praktyki dotyczące utrzymywania repozytorium wersji i przede wszystkim cyfrowego podpisywania oprogramowania. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bardzo dziękuję. Tutaj do pytania zgłosił się pan Józef Michalik, wiceprezes firmy Newag. Bardzo proszę o zadanie pytania, a myślę, że za chwilę przejdziemy też do dyskusji i wydaje mi się, że wszystkich też ciekawi to, czy w państwa firmie takie repozytoria były stosowane, czy te podpisy cyfrowe, jeżeli chodzi o oprogramowanie, były stosowane, jak to wyglądało, ale bardzo proszę, panie wiceprezesie. Panie przewodniczący, dziękuję serdecznie za udzielenie mi głosu. Ja mimo wszystko, zanim zadam pytanie, chciałbym się trochę szerzej odnieść do zaprezentowanych wytycznych przez pana profesora Pawlika z Instytutu Kolejnictwa. W szczególności wytyczne de facto tak naprawdę dotyczą czasu przyszłego. Na dzień dzisiejszy my, dopuszczając lub wprowadzając pojazdy do obrotu, musimy spełnić określone wymagania, które są nałożone przez techniczne specyfikacje interoperacyjności, dyrektywy czwartego pakietu kolejowego, w szczególności również przez różnego rodzaju normy. Natomiast co istotne, w ramach tych wymagań nie mamy na dzień dzisiejszy obowiązku spełniania przywołanej normy EN62443 przez profesora Pawlika. Ona ma charakter dobrowolny. Na dzień dzisiejszy nie mamy również przywołanej normy 5701, która dotyczy cyberbezpieczeństwa, w szczególności w systemach kolejowych, dlatego że ona została opublikowana w roku 2023, końcem 2023 roku i na dzień dzisiejszy nie jest obowiązkowa. To po pierwsze. Po drugie, jest taki dokument, który się nazywa, tu pan profesor podał tę nazwę tego dokumentu w języku polskim, definiowanie wymagań. I to definiowanie wymagań po naszej stronie jest swoistą czynnością polegającą na zgromadzeniu wszystkich potencjalnych wymagań, zarówno wynikających z ustawodawstwa europejskiego, jak również wynikających w szczególności od wymagań, które nam określa sam zamawiający. W języku angielskim nazywa się ten dokument Requirements Capture. Do tego dokumentu ERA opublikowała swoisty przewodnik, swoistą instrukcję, jak należy do tego procesu gromadzenia i definiowania wymagań podchodzić, jak nim zarządzać. I w tym dokumencie, notabene w tej instrukcji, jest przywołana norma 62443, ale ona ma charakter dobrowolny. Więc tak na dobrą sprawę zależy wszystko od tego, jak do tej dobrowolności podejdzie producent pojazdów kolejowych. Chciałbym również zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt, mianowicie 14 lutego 2024 roku prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował nową listę prezesa. Ta lista prezesa definiuje listę specyfikacji i wymagań, które powinien spełnić na poziomie krajowym i na poziomie europejskim pojazd po to, aby finalnie po złożeniu dokumentów i po ocenie zgodności, po potwierdzeniu, że te wymagania są spełnione, ten pojazd był w stanie otrzymać zezwolenie na wprowadzenie go do obrotu. W tej liście prezesa obydwu z tych norm na dzień dzisiejszy nie ma. Nie ma ani 62443, ani normy EN5701. Notabene norma EN62443, ona bardziej odnosi się do urządzeń typu Ajax. To są urządzenia automatyki przemysłowej i ona z punktu widzenia kolejowego można by rzec, że jest trochę jakby niepełna, niekompletna. Bardziej adekwatna i bardziej precyzyjna, bardziej kompleksowa jest norma EN5701, która de facto tak naprawdę została opublikowana jako norma w grudniu 2023 roku.
Chciałbym również zwrócić uwagę jeszcze na jeden fakt, mianowicie rozmawiamy de facto o wytycznych, które jak dla mnie są wytycznymi w przyszłość. Na dzień dzisiejszy my nie mamy środowiska prawnego ani porządku prawnego, który by regulował zachowania podmiotów działających, podmiotów kluczowych. Na dzień dzisiejszy zdefiniowanych w dyrektywie NIS pierwszej, a ta liczba tych podmiotów zostanie poszerzona w dyrektywie NIS 2, ale tak naprawdę krajowy system cyberbezpieczeństwa przez Ministerstwo Cyfryzacji wdrożony nie został. Więc tak na dobrą sprawę my też nie wiemy, w jaki sposób mamy się posługiwać czymś, co się nazywa Coordinated Vulnerability Disclosure. Nie ma takiego procesu w Polsce. Jak ja sięgam na CSIRT.gov, to dostaję informację o CVE ze Stanów Zjednoczonych. Nie ma takiej informacji w ogóle o tego typu przypadkach w Polsce. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, nie zakończył się jak dla mnie proces jeszcze wprowadzenia dyrektywy, która nazywa się Cyber Resilience Act. Ta dyrektywa Cyber Resilience Act z naszego punktu widzenia ma kluczowe znaczenie, dlatego że ona dotyczy elementów, bardziej po angielsku, devices with digital elements. To są komponenty, podzespoły elektroniczne, które są wyposażone w oprogramowanie. I ta dyrektywa, ona wprowadza pewne zachowania, ale pewne obowiązki, w szczególności na naszych dostawców, ale i na nas, aby zwiększyć odporność na cyberataki, ale uwaga, z poziomu sprzętu elektronicznego, z poziomu oprogramowania wbudowanego, tak zwanego embedded software, na bardzo niskim poziomie. Nie ma tej dyrektywy. Jak czytałem dobre pół roku temu w polemikę właściwie sektora kolejowego na temat założeń Komisji Europejskiej co do tempa jej wprowadzania i co do sposobu jej wprowadzania, no to szczerze powiedziawszy komentarze branży kolejowej wyrażone przez Stowarzyszenie Firm Kolejowych UNIFE, no były takie, że właściwie tak na dobrą sprawę to w tempie 2 lat branża kolejowa nie będzie zdolna wdrożyć tej dyrektywy w sposób prawidłowy. Dlatego, że po pierwsze, po to, aby fizycznie było to możliwe na poziomie producenta, my musimy posiadać łańcuch dostawców, którzy będą realizowali określone procesy. My nie produkujemy każdego podzespołu, każdego elementu elektronicznego samodzielnie. My korzystamy z dostawców. I jeśli łańcuch nie będzie do tego przygotowany, jeśli dostawcy nie będą funkcjonowali w tym samym reżimie, według tych samych zasad i tych samych reguł, my nie będziemy w stanie spełnić ani tych wytycznych, ani tych wymagań. W związku z tym problem jest bardziej, ma naturę o wiele bardziej systemową i problem ma o naturę o wiele bardziej złożoną. To jest jedna kwestia. Natomiast konkludując, na dzisiaj dyskusje sprowadzają się do tego, że Cyber Resilience Act, czyli ten kluczowy dokument, który może zwiększyć odporność na cyberataki, ma być wdrożony początkiem tego roku, ta dyrektywa ma wejść w życie, natomiast mówi się o okresie karencji 3 lata. Czy przemysł będzie w stanie w ciągu 3 lat fizycznie wdrożyć te przepisy? Tego nie wiem. Profesor Pawlik wskazał na pewną taką dysharmonię cykli życia rozwiązań informatycznych i cyklu życia pojazdu. Cykl życia pojazdu to jest 30 lat, cykl życia rozwiązań takich informatyczno-elektronicznych, no patrząc na urządzenia typu consumer, to jest 4 lata, a może nawet krócej. Zgodzę się, niech to będzie 7 lat. Na dzisiaj my nie jesteśmy w stanie skorzystać z urządzeń, które by gwarantowały podpis elektroniczny, elektroniczną weryfikację oprogramowania, które jest zabudowywane fizycznie w pojazdach, bo te urządzenia pochodzą, w szczególności jeśli mówimy o sterownikach, to są rozwiązania techniczne z początku XX wieku. To jest rok 2001-2005. Mało tego, co istotne, te rozwiązania techniczne niejednokrotnie pochodzą ze sfery automatyki przemysłowej. To są sterowniki typu Ajax, Industrial Automation Control Systems. Tam problem zabezpieczenia fizycznego dostępu do tych urządzeń został rozwiązany w dość prosty sposób. Zabudowujemy to na jakiejś hali, do hali jest kontrola fizyczna dostępu, wiadomo kto wchodzi, kiedy wchodzi, co robi i tak dalej. Natomiast w przypadku pojazdów, no,
To już jest pytanie bardziej do przewoźników i de facto tak naprawdę pośrednio też do nas. Jak fizycznie spróbować zabezpieczyć na dzień dzisiejszy dostęp? To po pierwsze. Po drugie, proszę mieć na uwadze to, że jak się spojrzy na koszty zarządzania zmianą w przypadku pojazdów kolejowych, które są niejednokrotnie astronomiczne, żeby nie powiedzieć kosmiczne, to skłonność branży i skłonność producentów do takiego bardzo dynamicznego poruszania się za innowacyjnymi rozwiązaniami w tym zakresie jest mocno ograniczona, żeby nie powiedzieć bardzo mocno ograniczona, ze względu na koszty. Ale też z drugiej strony, my tych kosztów nie jesteśmy w stanie przenieść też na przewoźnika, bo przewoźnik nam powie, no dobrze, ale ja przecież nie muszę tego akceptować. Ja tego nie chcę. Więc niestety ta branża, myślę tutaj o branży kolejowej, ona się cechuje swoistym, swoistą jakby zwłoką, swoistą inercją. Ona nie jest do końca tak w takiej dynamice nadążna, jak inne branże. Odpowiadając na pytanie pana mecenasa, zgodnie z tymi wymaganiami, o których ja mówiłem, myśląc tutaj o tak zwanym requirements capture, wszystkie wymagania powinny być gromadzone zgodnie i zarządzane zgodnie z normą EN, z normami EN 50128, a dokładnie 120.1.2x. Patrząc przez pryzmat repozytorium, nie ujawniając szczegółów, których nie jestem w stanie w tej chwili ujawniać, to repozytorium w naszym przypadku, mając na uwadze to, co powiedziałem na temat zmian, ma znaczenie całkowicie drugoplanowe. Czy tej skali zmian. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jedna rzecz. Zaraz otworzę dyskusję i będziemy mogli przejść. Może tylko jeszcze dla kontekstu. My dzisiaj jesteśmy tutaj, kontynuujemy tę rozmowę na temat impulsów. Też dlatego, że dziwnym trafem problemy z pociągami dotyczą państwa firmy. Znaczy, ja nie dostałam sygnałów, żeby inny producent taboru miał takie problemy ze swoimi pojazdami. Jeżeli coś takiego się dzieje, oczywiście poproszę wszystkich, którzy mają taką wiedzę, o kontakt, bo to na pewno będzie temat do wyjaśnienia, ale my rozmawiamy tutaj na tym posiedzeniu zespołu o pociągach Impuls, które państwo produkujecie. I te pytania, które padły już teraz do tej pory w dyskusji, są jak najbardziej zasadne, bo też mam takie poczucie, że to, że coś jest dobrowolne i tego nie wymaga prawo, nie oznacza, że jednocześnie jest zakazane, bo możecie państwo prowadzić na przykład dokumentację w formie papierowej, jeżeli chodzi o zmiany w oprogramowaniu tego, kto ma dostęp do pojazdów, kto wgrywa jakie oprogramowanie i pewnie możliwości technicznych jeszcze kolejnych jest więcej. Więc pytanie, czy państwo coś takiego robiliście, jeżeli chodzi o oprogramowanie w państwa pojazdach, chociażby w wersji papierowej. Kto co wgrywał, kto co modyfikował i na jakim poziomie? Czy państwo w ogóle macie takie dane? To jest jedno pytanie. I za chwilę przejdziemy do dyskusji, więc proszę państwa też o gotowość do zgłaszania własnych pytań. Pani przewodnicząca, odpowiadając na pani pytanie, podzielmy ten cykl życia na dwie fazy. Na fazę produkcji? Tak. W fazie utrzymania? Nie. W fazie utrzymania to nie my jesteśmy odpowiedzialni za prowadzenie tego typu ewidencji. W fazie utrzymania podmiotami, które odpowiadają za zmianę i podmiotami, które odpowiadają za konfigurację konkretnego pojazdu, to są tak zwane podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, z angielskiego Entity in Charge of Maintenance, ECM. I to są właściwie adresaci pytań, czy oni prowadzą tego typu ewidencje, czy oni mają dostęp, kontrolują dostęp do konkretnych komponentów, w szczególności do oprogramowania. Odpowiadając pani na pierwsze pytanie, zawsze musi być jakiś początek. Poczekajmy, zobaczmy, jaki będzie efekt tego wszystkiego w odniesieniu do pojazdu, ale to w przyszłość pokaże. W kontekście, no niestety, systemów, które z punktu widzenia technicznego nie są możliwe do zabezpieczenia w sposób zadowalający, bez wsparcia organizacyjnego. Tutaj proszę bardzo, tu było zgłoszenie. Proszę też o przedstawienie się, dobrze? Sebastian Miller, Szybka Kolej Miejska w Warszawie. Ja mam pytanie w takim razie, czy jak NEWAG wprowadza zmiany
jako spółka w swoich pojazdach oprogramowania, to czy informuje o tym ECMA? A pytam w kontekście tego, co zostało powiedziane na poprzednim spotkaniu, że z tego, co zrozumiałem, pojazdy jak wróciły z Newagu do kolei dolnośląskich, to ECM, którym są koleje dolnośląskie, nie miał wiedzy na temat tego, że oprogramowanie zostało zmienione. Dziękuję. Szanowni Państwo, zmiana jest każdorazowo inicjowana przez ECM i ECM powinien otrzymać informację o zakresie tejże zmiany. To ja tylko jeszcze dopytam, Panie Prezesie, jak rozumiem, w takich sytuacjach Państwo macie dokumentację tych wprowadzonych zmian, jeżeli to u Państwa, u producenta te zmiany były wprowadzone. Więc możemy to sprawdzić w konkretnych przykładach, które były przed chwilą przywołane, tak? No i tutaj chciałbym zakończyć, że tak powiem, tą dyskusję. Szanowni Państwo, ja ostatnio również zamknąłem właściwie takie pytania sformułowaniem, nie jesteśmy w stanie pójść dalej z uwagi na prowadzone postępowanie. Dwa. Ja już będę udzielała głosu Państwu, proszę, tylko jeszcze jedna uwaga techniczna. Proszę Państwa, my tutaj naprawdę nie prowadzimy śledztwa, od tego są inne organy. My tylko próbujemy dowiedzieć się tego, co Państwo robiliście, żebyście Państwo jakby pociągnęli dalej to, o czym była mowa na poprzednim spotkaniu i w tym konkretnym przykładzie, który przed chwilą padł, no jakby pytanie jest krótkie i tak jest no bardzo zasadne. Jeżeli pojazd trafił do Państwa i wyjeżdża ze zmianą oprogramowania, to naprawdę żadną tajemnicą ani żadnym śledztwem nie będzie objęta odpowiedź, czy Państwo macie po prostu spisane zmiany w tym oprogramowaniu. Wydaje mi się to bardzo krótkie, bardzo konkretne pytanie, które naprawdę żadnego rąbka tajemnicy, żadnej tajemnicy nie uchyla. Ale już to zostawmy. Państwo doskonale wiecie, co tutaj mówicie. Wiem, że są... Pani Przewodnicząca, tylko jedna uwaga. Na ostatnim posiedzeniu miesiąc temu, ja powiedziałem, że pojazd przyjechał, dokonaliśmy diagnostyki, weryfikacji, walidacji. I chciałbym to powtórzyć. Dziękuję bardzo. Czyli z tego wynika, że Państwo nic nie robiliście wtedy z oprogramowaniem. Czy tak można rozumieć te słowa, czy mamy je rozumieć inaczej? No, czynności, które zostały wykonane, ja podałem. Diagnostyka pojazdu, walidacja i weryfikacja. Dobrze, ja udzielam głosu. Bardzo proszę po kolei, tak jak się Państwo zgłaszacie od strony telewizora, proszę o przedstawianie się i jaką instytucję reprezentujecie i powoli przejdziemy. Może zbierzmy kilka pytań i po prostu, żeby nie było takiej przepychanki. Bardzo proszę. Piotr Wakuła, dyrektor Biura Eksploatacyjno-Technicznego Koleje Mazowieckie. My, proszę Państwa, eksploatujemy pojazdy serii Impuls od 2015 roku, od grudnia i tutaj czasami można się zgodzić ze stwierdzeniami Newagu, że rzeczywiście w stosunku do tego, co Pan Profesor tutaj nam zaprezentował, to możemy mówić tylko i wyłącznie o przyszłości, a nie przeszłości, bo przetarg nasz był ogłoszony w 2013 roku, a wtedy o cyberbezpieczeństwie na kolei to nikt nie mówił i nikt nie słyszał. Natomiast teraz próbujemy jakby odwrócić sytuację i powiedzieć, że to teraz przewoźnik jest wszystkiemu winny. I tu się nie mogę zgodzić akurat z Newagiem, że za wszystko jest odpowiedzialny ECM. To nieprawda. Otóż i że się zmianę oprogramowania robi na wniosek ECM-u. Otóż po zakupie pojazdów jest na przykład, teraz mamy dłuższe okresy, ale w przypadku tych pojazdów mieliśmy 4-letni okres utrzymania i 6,5-letni okres gwarancji. Newag utrzymywał nam te pojazdy tak naprawdę od powiedzmy 1 stycznia 2016 do czasu naprawy P4 każdego z tych pojazdów w PESA Mińsk Mazowiecki, a więc przez ponad 6 lat. Proszę Państwa, w tym czasie wykonywał przeglądy poziomu utrzymania P1, P2 i P3 oraz wszelkie naprawy
zarówno takie bieżące, awaryjne, jak i wszelkie inne. Więc nikt tak naprawdę do tych systemów, a przecież my kodów źródłowych nie mieliśmy, nikt z nas się tam nie mógł dotykać. Natomiast nasze oprogramowanie, nie mogę za dużo powiedzieć, ale powiedzmy jest z innej daty niż data dostawy pojazdu. No więc pytam się, jak to się stało? A o tym nikt nas nie powiadomił. Poza tym jeszcze jest następna sprawa. Jeżeli jest tak, że my dostaliśmy cały wykaz oprogramowania i w tym oprogramowaniu tak naprawdę, bo wtedy nikt nawet o tym nie wiedział, nie ma numeru oprogramowania, nie ma jakiejś wersji oprogramowania. Po prostu jest dokument podpisany przez NEWAG, że przekazuje nam oprogramowanie, między innymi do sterowania, bo tam jest cały szereg oprogramowania do różnych komponentów, tak jak tu pan prezes mówił, bo tak naprawdę to te sterowniki, każdy od jakiegoś producenta ma swoje oprogramowanie. Natomiast to później jest tak naprawdę komasowane w tak zwanym tym oprogramowaniu sterującym, czyli głównym oprogramowaniu pojazdu. I tutaj no jest jakby taka, można powiedzieć, rozbieżność, no bo jeżeli my nawet, a wtedy nie trzeba było podawać tak naprawdę, bo wtedy w zezwoleniu nawet nic nie było, bo dzisiaj, gdy dostajemy zezwolenie od prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wprowadzenia do obrotu, to jest taki suplement, w którym jest napisane, że pojazd to tyle waży, tyle ma długości, a takie ma oprogramowanie i tak dalej. Kiedyś tego nie było, więc tak naprawdę co przewoźnik ma właściwie dozorować i czego ma pilnować? Kolejna sprawa, którą tutaj też NEWAG przerzuca na przewoźnika. Szafy można zabezpieczyć, klucze patentowe. Czy producent to stosuje? Nie, proszę państwa. Wkłada po prostu zwykłe kwadraty, które może otworzyć każdy zwykłym śrubokrętem albo takim specjalnym kluczem kolejowym. Natomiast my jako przewoźnicy wymuszamy za każdym razem, żeby chociaż znalazł się jeden zamek patentowy w każdej szafie. To można uregulować, tylko trzeba chcieć. Są tak zwane klucze kodowe, których nie da się dorobić w sposób prosty, bo trzeba mieć do niego dostęp, tak? Dostęp do kodu. Także ja bym prosił o jedno, żeby tutaj producent, rozumiem, musi się bronić, bo rzeczywiście jest fakt taki, że mamy 23 typy pojazdów i w żadnym się nie spotkaliśmy z takim zjawiskiem jak w tym pojeździe. Z jakiej przyczyny, nie wiem, nie moją rolą jest tutaj oceniać, czy to jest wina producenta, czy to jest wina jakiegoś hakera, który się włamał, czy kogoś, bo ja nie mam takiej wiedzy i nie mogę na to w tej chwili odpowiedzieć. Fakt faktem jest, że w tych pojazdach rzeczywiście zdarzały się tego rodzaju, o których tu była wcześniej mowa na poprzednim spotkaniu, zdarzenia. Natomiast prosiłbym, żeby ciągle nie przepychać, bo tu ciągle jest taka tendencja, że wszyscy mówią, to jest winny ECM, a jak przypominam ECM, to jest tak naprawdę dopiero teraz. Do niedawna ECM nie był w ogóle wymagany dla przewoźników pasażerskich, był wymagany w przewozach towarowych. Więc my demonizujemy pewną rzecz w tej chwili. Uważam, że to, co pan profesor tu mówił o transporcie lotniczym i tak dalej. Tak, jeżeli tam rzeczywiście producent kupi, państwo, czyli załóżmy my, taki przewoźnik samorządowy, kupiłby sobie samolot, to musi ten samolot naprawiać u producenta lub w jego spółce córce. Ale jak kupi pociąg, to nas obowiązuje prawo zamówień publicznych, proszę państwa. To stosować je czy nie? Bo może trzeba wprost powiedzieć, nie trzeba stosować prawa zamówień publicznych, bo ten pojazd musi tak naprawdę utrzymywać producent lub jego spółka córka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę kolejne osoby o wypowiedzi i potem państwo się odniesiecie. Myślę, że tak będzie po prostu wygodniej. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Wiesław Szafrański, dyrektor zarządzający Polregion. No, ze zdziwieniem słucham tego, co mówi NEWAG S.A. Na poprzednim posiedzeniu miesiąc temu powiedziałem wyraźnie, że NEWAG dokonał aktualizacji oprogramowania, nie informując o tym w sposób prawidłowy i logiczny ECMA oraz dysponenta pojazdów. Zrobił to za zgodą właściciela pojazdów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, który poinformował nas, że NEWAG dokona aktualizacji pojazdów rodziny Impuls na terenie Zachodniego Pomorza w określonych dniach. Aktualizacja została dokonana oprogramowania układu sterowania funkcji drogomierza.
I co najdziwniejsze, ten drogomierz dalej się zeruje, proszę Państwa, więc nie wiem, jakiej dokonał aktualizacji NEWAG, natomiast dokonał jej. I co najważniejsze, po pierwsze, nie przedstawił żadnej informacji do ECMA i dysponenta pojazdu o tym, co zostało wykonane, nie przedstawił analizy znaczenia zmiany, ewentualnego ryzyka dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Ja nie wiem, czy poinformował organ, czyli Urząd Transportu Kolejowego o tym, że została dokonana aktualizacja oprogramowania w stosunku do oprogramowania pierwotnego. Jeszcze raz powtarzam, ECM, jakim jest Polregio, nie ma o tym wiedzy, nie dostało żadnej analizy znaczenia zmiany i tak naprawdę nie wiemy, co się w tej aktualizacji oprogramowania zmieniło. To tylko tyle tytułem dygresji tego, co powiedziałem na ostatnim posiedzeniu zespołu. Pani przewodnicząca, bo to my za chwilę nie będziemy mieli głosu. Dobrze, bardzo proszę, panie prezesie, tylko proszę mówić do mikrofonu. Mamy wystarczająco dużo czasu, spokojnie. Do której pani przewidziała to spotkanie? Panie prezesie, ostatnie posiedzenie zespołu w tym temacie trwało 2 godziny 15 Dobra. Minut i myślę, czyli, że dzisiejsze czyli nie będzie czas. Trwało nie będzie trwało krócej. Dobrze. Zanim ja odpowiem na pytanie pana Piotra Wakuły i pana dyrektora Szafrańskiego, tak. Chciałbym Państwu coś pokazać, bo to może trochę uporządkuje naszą dyskusję. Józef, jakbyś mi łaskawie pomógł. Proszę. A możemy puścić, tylko nie wiem, czy możemy to zrobić. Ja to. Myślę, że 15 minut to jest za świat. Od jedynki, tak. Proszę? Proszę? To też jest dobra praktyka, bardzo proszę. Proszę to zrobić. Panie pośle, Katarzyna Szwarc, radca prawny, przewodnicząca Rady Nadzorczej NEWAG. Ja bardzo pana proszę, żeby pan nie ferował tutaj na tej sali wyroków. Ja myślę, panie pośle, że po 13 grudnia w tym kraju standardy praworządności się zmieniły i są określone gwarancje. Jeżeli ma pan jakieś dowody, ale dowody, a nie pomówienia, na to kto i kiedy dokonał jakichkolwiek modyfikacji w oprogramowaniu pojazdów Impuls, to proszę te dowody przedstawić właściwym organom i te organy będą się zajmowały rozstrzygnięciem tych spraw. Dobrze. Zakładam, że pan też będzie chciał mieć te gwarancje, jak będzie badana działalność pana. Więc pani bardzo pana proszę o to, żeby się powstrzymać przed takimi Dobrze. Komentarzami. Szanowna pani przewodnicząca, to jakby dziękuję bardzo, że po raz kolejny pokazali państwo twarz prawdziwą firmy NEWAG. Bardzo proszę o powstrzymanie się. Przepraszam. Bardzo proszę o powstrzymanie się od wycieczek pod moim adresem, bo to po prostu świadczy o tym, że nie trzyma pani ciśnienia i stres panią zżera w tej trudnej sytuacji. Szanowna pani, ja uczestniczyłem w posiedzeniu Rządowego Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, na którym eksperci chyba ze wszystkich służb w Polsce kiwali z uznaniem głowami, kiedy panowie z Dragon Sector, czy kolega pan konkretnie z Dragon Sector przedstawił swoje ustalenia. I proszę mi uwierzyć, że daleko więcej wiary pokładam w ich ocenę tej sytuacji niż w ocenę, którą pani przedstawia. A jak tu zresztą pani kolega powiedział, sprawdzanie pendrive'ów z powiedziałbym nieautoryzowanych źródeł przed włożeniem ich do sprzętu, to jest takie ABC cyberhigieny. Zachęcam panią przewodniczącą do tego, żeby też pani się do tego stosowała w swoim życiu prywatnym i zawodowym. Dziękuję. Mamy dostępną już państwa prezentację. Panie prezesie, bardzo prosimy o krótkie podsumowanie, bo też ona nie była przewidziana, a chcemy na pewno wrócić do dyskusji, bo mamy dużo pytań do państwa. Tam na tych dwóch pendrive'ach zapewniam panią, że dostałem je w
wczoraj i myślę, że nikomu ich nie przekazywałem, że nic się tam złego nie stało. Natomiast przy tej pierwszej prezentacji ważne jest tam podsumowanie, bo tam są trzy slajdy z wczorajszego wywiadu pana ministra Malepszaka i dostępność impulsów. Tu jest 151 sztuk, średnio jest 99,3% i bardzo, bardzo, bardzo szybko Józef Łódź, Wrocław, Warszawa. A, bo to musimy sobie zmieniać. Którym to? Tym. To zmieniaj od razu to i to, dobra? Bo ja mam tutaj na tym. Proszę zwrócić uwagę na rzecz bardzo ważną. Wszystkie te dostępności są potwierdzone przez użytkowników tych pojazdów. Szczecin. Proszę? Przez Warszawę nie. Tak, nie zapłaciliśmy jednej złotówki kary za dostępność i to jest czwarty kwartał zeszłego roku. Mamy w dokumentach księgowych potwierdzenie. To jest zdefiniowana ta dostępność. Tu jest. Ale... To jest definicja, to jest pusta informacja, ona nic nie mówi. Panie dyrektorze, to jest otrzymane potwierdzenie ze SKM-ki z Warszawy, w tej chwili wyświetlane. Jedziemy dalej. Kraków, Rzeszów, Lublin. Dochodzimy, daj Józef, dalej. Dochodzimy do lokomotyw. Impulsy bez mała 100% dostępności. Dragon. No, to jest Dragon bez S, panie pośle. Dragon, tak się nazywa nasza lokomotywa, to jest 20 różnych użytkowników. Griffin to jest przede wszystkim Intercity, dostępność 100%. Ale co chciałem państwu... Daj Józef, dalej. Widzisz, to musimy mieć tu, bo jedna prezentacja. Gdzie oprócz infrastruktury, to jest trzy cytaty z wywiadu pana ministra. Gdzie są najważniejsze problemy, jego zdaniem, teraz na kolei? Pierwszy z brzegu przykład według pana ministra. 40% parku wagonowego, no PKP Intercity konkretnie, stoi, nie jeździ, nie zarabia. Ja przepraszam, panie prezesie, o tym, że będziemy rozmawiać na posiedzeniu tego zespołu na temat taboru i też utrzymania, ja już informowałam na poprzednim posiedzeniu. Znaczy, prosiłem o 15 minut i pani się zgodziła. Panie prezesie, ale chciałabym, żeby ta pana wypowiedź dotyczyła tematu naszego posiedzenia. Mówimy o impulsach. Przypomnę, niejasności z problemami impuls. Kontynuacja rozmów. I naprawdę nie ma z nami ani pana ministra Malepszaka, być może odsłucha sobie później to posiedzenie. Pewnie tak. Natomiast ja bym bardzo chciała, żebyśmy o słowach pana ministra rozmawiali przy obecności pana ministra, żeby mógł się do tego odnieść. Ale... Bo ja się zgadzam z panem, że mamy problem z taborem, tylko na razie my chcemy wyjaśnić problemy z taborem firmy Newag i problemy pociągów Impuls, bo tylko te się zatrzymują. Dobrze. I tylko te okazało zaraz się, że do tego miały dojdziemy. Dziwne kody w swoim oprogramowaniu. Zaraz do tego dojdziemy. To może teraz do tego. Zaraz do tego dojdziemy. Pozwoli pani, że nie będzie mi pani przerywała przez 15 minut? Wytrzyma pani te 15 minut? To tak panie nie prezesie, działa w Sejmie. Panie prezesie, nie wytrzymam 15 minut, ponieważ nie mówi pan na temat. My dzisiaj zwołaliśmy to posiedzenie, przyjechali goście także z zagranicy, żeby podyskutować na temat pociągów Impuls. Zaprosiłam pana profesora Pawlika, informowałam o tym na poprzednim posiedzeniu, że będzie jego prezentacja wstępna. Nie umówiliśmy się z państwem, że państwo przedstawicie swoją prezentację. Dobrze. Ja ją bardzo chętnie umieszczę na stronie zespołu, żeby dla wszystkich zainteresowanych była dostępna. Dobrze, mówimy o wykluczeniu transportowym i tu jest jeden slajd, który chcę państwu pokazać. Pokaż, Józef, dalej, bo to jeżeli słowa pana ministra panią nie interesują, trudno, ale jest tu o kolejach dolnośląskich i łódzka kolej. Panowie z kolei dolnośląskich, pan minister mówi, jeździcie 160-180 tysięcy kilometrów rocznie, czyli wasze pojazdy nie są wyłączane, nie są wykluczone. Ale nie w tym rzecz. Dosłownie 3 minuty, bo tam jest ten jeden slajd, który chcę pokazać odnośnie tego, dlaczego tak się dzieje. I to będzie chyba najlepsze z tego. Dobrze, czyli włączamy drugą prezentację. Państwo za chwilę się odniosą. A może w tym czasie... Ale już ją mamy, proszę.
bo pan i tak kamera jest skierowana tutaj. Masz, Józef? Niestety tam nie widać tej prezentacji. Proszę, zwróćcie państwo uwagę. Zaraz myślę, że zaraz ona tam się pojawi. Myślę, że się pojawi i tam jest... Ale przecież to, co... Już włączamy tę drugą prezentację. Zaraz będzie też dostępna tutaj na telewizorze, też dla osób, które są online. No bo tak to... Dlatego to jest przygotowane też na karteczce, żeby było widać trochę więcej. Ale tu jest też numer jeden. To jest też... Nie, no... Było ten... To jest dosłownie 3 minuty. O, jest. Proszę, zwróćcie państwo uwagę. Parę slajdów. Nie mówimy o tylko naszych pojazdach. Zadajmy sobie pytanie. Dlaczego ta lokomotywa ma stać 3 lata, 2 lata? To jest lokomotywa spalinowa, która rzeczywiście jeździ tam, gdzie nie ma trakcji elektrycznej i tam, gdzie jest największe wykluczenie transportowe. Kolejna. Popatrzmy na kolejny pojazd. Józef, ale tym trzeba to... A, bo pan i tak... Kolejny pojazd. Stoi 5 lat, 8 miesięcy. Kolejny stoi 4 lata. Popatrzmy na kolejny. Stoi 4 lata. Popatrzmy na kolejny. 2 lata i 1,5 roku. Te pojazdy tyle stoją z jakiegoś powodu. Ja wam za chwilę powiem, z jakiego powodu. Pojazd oczekujący na naprawę. To, o czym mówił tu przed momentem pan profesor. Sposób składowania komponentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. I tutaj przejdźmy do tego, co było mówione. Józef, przejdź dalej. To tydzień temu było mówione. Dlaczego jedne pojazdy mają po 100% dostępności, a drugie mają ledwo 50%? Czy ktoś potrafi odpowiedzieć na to pytanie? Czy pan podejrzewa, że hakerzy brali udział w uszkodzeniu tych pojazdów? Teraz ja mówię. Przepraszam. Byście panowie mówili, ja wam nie przeszkadzałem. Daj następny ten slajd na tym, żeby było go widać. Tutaj mam pytanie. Pojazdy po ingerencji państwa hakerów. One, ile zostały wycofane z ruchu tych pojazdów? Żaden. Wszystkie jeździą. Jeżdżą. Który nie jeździ? Nie jeżdżą tylko te, które... Ale ja nie będę z panem dyskutował. Nie jeżdżą te, w których pan nie zrobił przeglądu. Nic więcej. I popatrzmy na ostatnią rzecz. Tu jest. Panie prezesie Mieczkowski, pan ostatnio na... Jestem prezesem przede wszystkim. Prezes siedzi tu. Jestem właścicielem tej firmy. To panie właścicielu. Ostatnio na miesiąc temu mówił pan, co się wydarzy, jak trzeba będzie nagle, szybko przewieźć określoną grupę ludzi, na przykład ze wschodniej granicy w głąb kraju. To już się wydarzyło. Proszę zobaczyć na datę. 3 marzec 2022. To są uchodźcy z Ukrainy. Oni są w naszym pociągu. Pokaż następny ten. To są kobiety i dzieci. Kilkaset osób w pociągu. Ten. Aha, tak już. Cofnij jeszcze. I co się stało? Ktoś z PL-ki podjął decyzję, propagandową decyzję, bo w Tarnowie czekali, panie pośle Cieszyńscy, pańscy koledzy z rządu na to, żeby uprawiać propagandę, tak? I wykoleili pociąg. Proszę zobaczyć, co się stało. Ten pociąg został wykolejony. Przez moich kolegów? Nie. Przez tego, kto dał tą decyzję, żeby ten pociąg w ogóle pojechał. On nie miał prawa jechać. A czy to byli hakerzy może? Nie, to byli ludzie, którzy podjęli decyzję, żeby sobie zrobić film w Tarnowie tylko i wyłącznie po to, żeby mogła to pokazać telewizja, jacy jesteśmy sprawni i żeśmy przywieźli ludzi z granicy, przywieźliśmy uchodźców. Kobiety z dziećmi puszczono na takie tory. Tą decyzję ktoś podjął. My tu mówimy o wykluczeniu, mówimy o hakerach. My nie potrafimy prostego toru naprawić i puszczamy coś takiego. To jest po prostu karygodne, coście zrobili.
Pokaż jeszcze to ostatnie zdjęcie. Tu mam do pana, który... O, to... mówiliście o tym państwo, o tym pojeździe mówiliście, że zgłosiliście go do reklamacji i Newak go nie podjął tej reklamacji. To jest reklamacja na malaturę. Tak ma wyglądać utrzymanie pojazdów? Tyle. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, ja wracam do dyskusji. Jak rozumiem, tę prezentację możemy zamieścić na stronie zespołów. Bardzo dziękuję. Tutaj proszę głos i za chwilę z drugiej strony sali będzie też są zgłoszenia. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Adwokat Mirosław Ojrentfeld, Koleje Dolnośląskie. Mam wrażenie, że rzeczywiście daleko odpłynęliśmy od brzegu. Ja chciałbym trochę tą naszą łódkę rozchybotaną, jak słyszymy, do tego brzegu przybliżyć. W czerwcu 2022, w momencie, kiedy kolejne pojazdy Kolei Dolnośląskiej z niewiadomych przyczyn były unieruchamiane, spółka Newak złożyła spółce Koleje Dolnośląskie ofertę dotyczącą dokonania przez producenta pojazdu, czyli spółkę Newak, stosownej diagnozy przyczyn, dla których pojazdy, kolejne pojazdy są unieruchamiane. I do takiego zlecenia doszło, zapłaciliśmy żądaną przez Newak kwotę za diagnozę czterech pojazdów. I co się stało? Pojazdy te, no, niemalże w cudowny sposób po dostarczeniu ich do spółki Newak zostały uruchomione. Przy czym do dnia dzisiejszego, mimo wielokrotnych monitów ze strony spółki Koleje Dolnośląskie, nie otrzymaliśmy żadnego raportu zgodnie z ofertą, która miała dotyczyć, tak jak przypominam, diagnozy przyczyn, wskazania w tym raporcie ze strony wykonawcy przyczyn, które zostały zdiagnozowane przez Newak. Okoliczność obezwładną jest to, że te pojazdy zostały uruchomione, ale to, co nas interesowało jako zleceniodawcę, było właśnie ustalenie, zgodnie z deklaracją producenta, przyczyn, które prowadziły do unieruchamiania tych pojazdów. Do dnia dzisiejszego, tak jak mówię, mimo wielokrotnych monitów, spółka Newak w żaden sposób nie odniosła się ani nie wskazała wyników swojej diagnozy, za które spółka Koleje Dolnośląskie zapłaciła kilkaset tysięcy złotych. I chciałbym zadać pytanie panu prezesowi. Dlaczego, skoro oferta była jednoznaczna ze spółki Newak, a obejmowała właśnie dokonanie stosownej diagnozy przyczyn, dla których pojazdy te były unieruchamiane, państwo nadal uchylacie się od wykonania tego obowiązku, który wynika wprost z zawartej między nami umowy? Dziękuję. Panie mecenasie, wszystkie dokumenty, które były wymagane zamówieniem, zostały przekazane. Natomiast te, które tyczą się konkretnie tych pojazdów, zostały dwa tygodnie temu przekazane do prokuratury regionalnej w Krakowie i tam na pewno zostaną podjęte właściwe decyzje. W nawiązaniu do tej bardzo ciekawej informacji, nieznanej nam do chwili obecnej, to mnie się wydaje, że pierwotnie podmiotem, który powinien tego typu informacje po dwóch latach otrzymać, to był zleceniodawca, czyli Koleje Dolnośląskie. Ja nie wiem, co państwo i na ile jest to miarodajne i merytoryczne zostało przekazane właściwej prokuraturze. Nas interesuje wykonanie przez państwa umowy. Przedmiot zlecenia obejmował diagnozę. Państwo do dnia dzisiejszego uchylacie się od wskazania nam wykonania przez państwa tego zlecenia, do którego się zobowiązaliście. I tłumaczenie się w tym momencie, że państwo coś przekazaliście prokuraturze wczoraj czy dzisiaj, no to jest słabe. To jest słabe. Jeszcze raz powtarzam, że wszystkie dokumenty tyczące się tych pojazdów, które były na państwa liście, zostały przekazane do prokuratury regionalnej w Krakowie. A dlaczego nie do Kolei Dolnośląskiej, skoro Kolej Dolnośląska zapłaciła kilkaset tysięcy złotych za to zlecenie? Przede wszystkim nie kilkaset tysięcy, a kilkadziesiąt i to nie za jeden pojazd. Za cztery. No więc nie mówmy, że kilkaset, bo to było 200. I w tej chwili to, co panu powiedziałem przed momentem. Zostały pojazdy zdiagnozowane, zweryfikowane, odebraliście je państwo, pojechały do was i umowa została wypełniona. To jest koniec. Widzę, że nie dojdziemy do porozumienia merytorycznego, bo tutaj, no powiem, rozbieżność jest daleko idąca, jeśli chodzi o kwestie no czysto formalne. Mianowicie, skoro zlecenie dotyczyło diagnozy i taka diagnoza przez państwa miała być dokonana, no faktem jest, że pojazd został przez państwa uruchomiony, ale
do dnia dzisiejszego, tak jak mówię, nie otrzymaliśmy wyników tego zlecenia, czyli wskazania, jaka była diagnoza producenta, bo taka była oferta z państwa strony. Czy te pojazdy jeżdżą? Ale ja o co innego pytam. Więc wykonaliśmy usługę i tyle, a dokumenty, jak mogę je panu dostarczyć, skoro są w prokuraturze? No ale ja pragnę przypomnieć, że zlecenie było z lipca 2022. Upłynęło blisko 2 lata i do dnia dzisiejszego, tak jak mówię, państwo nie wykazaliście zgodnie z państwa ofertą tych działań, które były podjęte przez państwa, które są finalnie żadne... Ja bardzo dziękuję za ten głos. Dowiedzieliśmy się, że ta diagnoza jest w prokuraturze. Dowiedzieliśmy się, że nie prokuratura płaciła za zlecenie, tylko Koleje Dolnośląskie. I jak rozumiem, firma Newag pewnie ma też kopię tych dokumentów, które przekazała do prokuratury i mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu państwo te dokumenty przekażecie zamawiającemu, który prosił o tę diagnozę. Ja jeszcze Pani przewodnicząca, przepraszam, tylko reasumując, znaczy wydaje mi się... Przepraszam, zaraz pani udzielę głosu, tylko chcę dokończyć swoją wypowiedź. Proszę wyłączyć mikrofon. Zatrzymując się przy Kolejach Dolnośląskich, ja bym poprosiła jeszcze o pewne takie krótkie podsumowanie, jak te działania związane z zatrzymaniami pociągów, które także występowały u państwa, wpływały na przewóz pasażerów. Jak to wychodzi, jaki to miało wpływ na to, jak były realizowane te przewozy, jak wyglądały te utrudnienia. Wiem, że państwo macie też bardzo wysokie przebiegi pociągów, i dobowe, i roczne. Macie poukładany plan przeglądów. Ostatnio na posiedzeniu dyskutowaliśmy o sytuacji w województwie lubuskim, gdzie właśnie z tego tytułu mamy różnego rodzaju problemy, które u państwa nie występują, ale jak te zatrzymania pociągów, to, że pociągi się nie uruchamiały, wpływały na państwa taką codzienną pracę i perspektywę pasażerów. I tutaj wracamy do głównego też wątku tego, jak te zatrzymania pociągów wpływają na dostęp do transportu publicznego. Bym poprosiła o krótkie podsumowanie i potem udzielę głos pani prawniczce z firmy Newag. Wojciech Zdanowski, wiceprezes spółki Koleje Dolnośląskie. No faktycznie nas na początku bardzo mocno dotknął ten problem, bo dotyczył on 11 z 32 pociągów, które w tym okresie, pociągów elektrycznych, które w tym okresie spółka miała do dyspozycji. Jeszcze pragnę zaznaczyć, że były to największe pociągi Kolei Dolnośląskich o pojemności 250 miejsc siedzących w składzie. My staramy się jako przewoźnik samorządowy działać jak najbardziej efektywnie i, że tak powiem, ta efektywność działania przekłada się na koszty i możliwości rozwoju oferty, a to z kolei powoduje, że możemy z każdym rokiem przewozić coraz większą liczbę pasażerów i uruchamiać kolejne połączenia. Dzieje się to między innymi dlatego, że rozwój kolei to przede wszystkim bardzo starannie, dokładnie planowanie. I w tym wypadku bardzo starannie planujemy zarówno obiegi taboru, jak i plany przeglądowe i trzeba zaznaczyć, że te plany przeglądowe są planowane nie na kilka miesięcy do przodu, tylko tak naprawdę to musi być zaplanowane na kilka lat do przodu, 2-3 lata, po to, aby móc, to się fachowo nazywa, zeschodkować tabor, czyli w momencie, kiedy mam do przeglądu, załóżmy, 11 sztuk taboru i czas realizacji umowy 10 miesięcy, to co 2 miesiące musi wyjechać i muszą zejść mi pojazdy, tak aby jak najmniej pociągów móc wyłączyć z eksploatacji. Plan zakładał wyłączenie 2 pojazdów jednocześnie. W tej sytuacji, która zaszła, kiedy pociągi po prostu nie mogły się uruchomić, doszło do zagrożenia do tego, że jednocześnie mogło być wyłączonych nawet, załóżmy, 6, a docelowo nawet 11 pojazdów, więc to tak naprawdę groziło w zasadzie paraliżem możliwości realizowania przewozów. Na szczęście udało się po kilku z opóźnieniem 2-miesięcznym pociągi uruchomić i wprowadzać do eksploatacji, ale sytuacja w danym momencie była, można powiedzieć, dramatyczna, ponieważ niewykonanie tych przewozów grozi tych przeglądów, że nastąpi kumulacja wyłączeń, a w efekcie to
co na przykład możemy obecnie obserwować w województwach sąsiadujących z Dolnym Śląskiem, czyli tak naprawdę utratę przewoźnika do zdolności przewoźnika do wykonywania usług przewozowych. Drugim na pewno ważnym aspektem tego, co się wydarzyło, jest to, że skutki handlowe, czyli dla pasażerów, można tak powiedzieć, czy społeczne dla pasażerów, powodujące to, że my obsłużyliśmy te połączenia, ale musieliśmy jak najbardziej wykorzystywać do ich obsługi tabor o mniejszej pojemności, czyli część pasażerów po prostu podróżowała w ścisku, w bardzo złych warunkach, część na pewno mogła z tego powodu zrezygnować z podróży. To na pewno się przełożyło na bardzo duże problemy Kolei Dolnośląskiej, problemy wizerunkowe, ale też na pewno i ekonomiczne, które z tego powodu wynikły. Natomiast docelowo trzeba powiedzieć, że tego typu wielkie awarie taborowe są w stanie sparaliżować i podnieść koszty działania przewoźnika i skutecznie sparaliżować jego działania. Pragnę zaznaczyć takie dwa aspekty. Żadnego przewoźnika, szczególnie samorządowego, nie stać na to, żeby trzymać rezerwę taborową na poziomie 20-30%, ponieważ dziś pociąg kosztuje ponad 30 milionów złotych. No nam jako przewoźnikowi zależy na tym, żeby przewozy, żeby ten tabor był jak najwyższej jakości. Powiem tak porównawczo, miejsce fotel w autobusie kosztuje dziś około 15 tysięcy złotych, czyli jak przeliczymy cenę autobusu do ilości miejsc siedzących. Cena fotela w pociągu to jest około 150 tysięcy złotych, czyli blisko 10 razy więcej, więc tutaj powinniśmy wszyscy jak największych starań dołożyć do tego, aby ten tabor, który kolejowy, był jak najbardziej profesjonalny. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pani Iwona Budych, też w tym temacie związanym z przewozami na Dolnym Śląsku. Bardzo proszę. Tak, ja tutaj odwołując się do słów pana prezesa Zdanowskiego, chciałabym tylko powiedzieć tyle, że wtedy jako stowarzyszenie obserwowaliśmy to, co się dzieje na torach na Dolnym Śląsku. Interweniowaliśmy do organizatora przewozów, bo rzeczywiście nie z winy przewoźnika, z tego co się dowiedzieliśmy, rzeczywiście bardzo dużo połączeń było odwoływanych, a jeżeli te połączenia były realizowane, no to tak jak pan prezes powiedział, pasażerowie jeździli w ścisku i był to naprawdę krytyczny moment kilku miesięcy, kiedy rzeczywiście wizerunkowo koleje w ogóle na Dolnym Śląsku nie były postrzegane najlepiej. Ja też mogę powiedzieć, jeśli chodzi o aglomerację wrocławską, tutaj podróżni dojeżdżający codziennie rano do pracy, bardzo często zgłaszali się do nas, że albo pociąg nie przyjechał, albo ten pociąg był opóźniony, albo rzeczywiście nie mogli do niego wsiąść z wiadomych powodów. No jeżeli tabor był wyłączony z ruchu nie z winy przewoźnika, no to jak mogli się pomieścić? I myślę, że to, co tutaj też pan prezes powiedział, wizerunkowo bardzo źle to wyglądało. Musimy pamiętać, że to, co już powtarzaliśmy na ostatnim zespole i jeszcze wcześniej, że jeżeli pasażer raz odejdzie od kolei, to bardzo ciężko będzie mu wrócić do tego i myślę, że taka sytuacja działa się nie tylko na Dolnym Śląsku. No i tutaj myślę, że bardzo ważne jest wyjaśnienie tej kwestii, żeby takie sytuacje później już nie miały miejsca, bo najzwyczajniej w świecie odbija się to później na przewoźnikach i na wizerunku całej kolei. Dziękuję. Dziękuję. Ja mam nadzieję, że za chwilę odpowie też firma Newag i wróćmy do meritum, czyli do tego, w jaki sposób państwo też zabezpieczaliście oprogramowanie i soft w swoich pojazdach, bo myślę, że to jest istotne. Przed chwilą dużo było też mowy na temat ECM-ów i tych podmiotów, które są odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów. I ja bym chciała się dowiedzieć, czy państwo, kiedy naprawialiście impulsy, macie weryfikację tego, kto kiedy naprawiał i czy modyfikował oprogramowanie, bo też warto podkreślić, że mamy 4 poziomy ECM-ów i państwo też utrzymywaliście i pewnie modyfikowaliście to oprogramowanie. Jeżeli tak, to bym chciała usłyszeć odpowiedź, czy macie państwo taką bazę danych dotyczącą zmian w oprogramowaniu, które robiliście wy jako wy,
To jest pytanie do Państwa, kiedy pojazdy do Was trafiały, bo zupełnie innym tematem jest to, co robili właściciele pojazdów, kiedy już oni są odpowiedzialni za utrzymanie. I czy Państwo możecie mi tutaj konkretnie odpowiedzieć, czy Wy macie takie repozytorium wiedzy dotyczące tego, kto, co, na jakim etapie, kiedy modyfikował soft, który jest na pokładzie impulsów? Pani Przewodnicząca, wykonując czynności utrzymania jako warsztat utrzymaniowy, czyli w tak zwanej funkcji numer 4, bo sądzę, że o tym Pani myślała, mówiąc o poziomie. Każdy ECM, czy każdy warsztat ma obowiązek prowadzić identyfikowalny zestaw wszystkich czynności, które w trakcie tego przeglądu były wykonywane, w szczególności czynności, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo eksploatacyjne. Tak, posiadamy taki rejestr. Bardzo dziękuję. To jeszcze jedno pytanie, które w tej dyskusji będzie też niezwykle istotne. W jaki sposób Państwo weryfikujecie, czy ktoś nie zmienił oprogramowania na pokładzie Waszych pojazdów, jeżeli mogło być ono zmienione gdzieś indziej? W sensie, jak jesteście Państwo w stanie do tego dojść, bo też pojawiają się głosy w przestrzeni publicznej, że to nie Państwo odpowiadacie za wpisane koordynaty w oprogramowaniu. Czyli jak rozumiem, jesteście Państwo w stanie sprawdzić, że była zmiana w tym oprogramowaniu. Jak jesteście w stanie to zrobić? No i tutaj Pani Przewodnicząca, jeśli mogę, uchylę się od odpowiedzi, zważywszy na czynności, wiadomo, jakich organów, które są przed nami albo które są de facto w trakcie. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt, Pan Profesor Pawlik stwierdził w pewnym momencie i nawet wprost powiedział, że są określone czynności, określone zadania, które są tak na dobrą sprawę tajemnicą przedsiębiorstwa czy tajemnicą producenta i one nie powinny być ujawnione. Tak jak nie ujawniamy receptur, nie wiem, Coca-Coli czy PepsiCo, żartuję oczywiście, przepraszam. Zgłosił się do głosu poseł Cieszyński, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja mam pytania tutaj do pana prezesa i do pani przewodniczącej. Panie prezesie, czy prawdą jest, że w ostatnich latach spadła liczba zamówień na nowe pojazdy w Newagu? Drugie pytanie, czy prawdą jest, że w roku 2022 państwo nie przeprowadzili żadnej naprawy rewizyjnej takiego elektrycznego zespołu trakcyjnego? Bo w 2019, 2020 i 2021 w sumie przeprowadzili państwo 31 takich napraw. Czy prawdą jest, że, bo takie sygnały ja otrzymałem, że w związku ze spadkiem liczby zamówień podjęto decyzję o dokonaniu zmiany strategii biznesowej i czy możliwe jest, że jednym z elementów tej strategii była właśnie modyfikacja oprogramowania w sposób, który mógł doprowadzić do zwiększenia przychodów z serwisu? Chciałem też pana zapytać o to, czy w oprogramowaniu pociągów, które państwo produkujecie, są jakieś funkcje, które są uzależnione od współrzędnych geograficznych miejsca, w którym się pociąg znajduje? A jeżeli tak, to dlaczego i jakie to są funkcje? Mam też pytania do pani przewodniczącej, która staje się taką nową gwiazdą tej komisji. Chciałem zapytać... Panie pośle, ja bardzo pana proszę o unikanie osobistych wycieczek. Naprawdę, panie pośle, pan już wielokrotnie wyraził emocjonalny stosunek do całej tej sprawy, do Newagu, do pana prezesa. Teraz pan wybrał sobie mnie za cel i bardzo pana proszę, jeżeli chcemy utrzymać tą dyskusję na jakimś poziomie, żeby pan ograniczył takie wycieczki, które są po prostu nie na miejscu. Ja sobie tego nie życzę. Ja mogę z panem profesjonalnie rozmawiać. Pokazała to pani w swojej pierwszej wypowiedzi. Chciałem zapytać, czy pani dzisiaj występuje na komisji w imieniu spółki, czy własnym? A jeżeli w imieniu spółki, to na jakiej podstawie to się dzieje, że pani jako przewodnicząca rady występuje w imieniu spółki? Chciałem też zapytać, czy miała pani wiedzę o działaniach związanych z modyfikacjami oprogramowania i czy, jeżeli tak, to czy nie uważa pani, że należałoby o tych sprawach poinformować inwestorów, skoro Newag jest spółką giełdową? I chciałem zapytać, czy w ogóle w komunikacji państwa z inwestorami doszło do tego, że państwo w jakiś sposób informowali inwestorów, że są prowadzone takie działania względem spółki, że no,
istnieje możliwość, że wyjdą na jaw jakieś okoliczności, które są no, niewygodne dla spółki w kontekście jej wyceny giełdowej. I chciałem też panią zapytać, czy zarząd informował panią jako przewodniczącą rady o planach związanych ze strategią biznesową, której celem miało być zwiększenie liczby napraw elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dziękuję bardzo. Panie pośle, to ja się będę odnosiła po kolei do pana pytań. Będę prosiła o powtórzenie, bo nie wszystkie precyzyjnie zapamiętałam, ale rozpoczynając od pytania pierwszego, w jakim charakterze występuję? Jestem radcą prawnym, jestem również pełnomocnikiem spółki, panie pośle. I w takim charakterze występuję tutaj. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, zapytał pan, czy ja miałam wiedzę o modyfikacjach o programie. Czy mógłbym dopytać od razu o to pierwsze pytanie? Czy ja mam rozumieć, że pani jako przewodnicząca Rady Nadzorczej... Jestem również radcą prawnym i świadczę na rzecz spółki usługi pomocy prawnej. Tak jest, panie pośle. Rozumiem. Czyli rozumiem, że pełni pani tutaj te funkcje nadzorcze w imieniu właściciela i jednocześnie jest pani stroną umowy, w której za wynagrodzeniem świadczy pani usługi na rzecz spółki. Panie pośle, świadczę usługi na rzecz spółki, nie będę ujawniała warunków. Ale ja nie absolutnie nie interesują mnie warunki. Życzę pani jak najlepiej, także w tej sferze materialnej, ale rozumiem, że taką umowę podpisuje z panią zarząd spółki, tak? Tak, zarząd spółki podpisuje ze mną taką umowę. A pani jednocześnie pełni funkcję w nadzorze tej spółki. Są to czynności niezwiązane z czynnościami nadzorczymi i spełnioną funkcją nadzorczą. Co do tego, pani przewodnicząca, od początku nie miałem żadnych wątpliwości, ale chciałem tylko te fakty potwierdzić. Potwierdzam, panie pośle. Drugie pytanie, rozumiem, dotyczyło tego, czy miałam wiedzę dotyczącą modyfikacji w oprogramowaniu pojazdów Impuls, tak? Tak. Tak brzmiało pytanie. No więc, panie pośle, ja nadal takiej wiedzy nie mam i przyjmując to, co pan powiedział, że na posiedzeniach, w których pan brał udział, zostały przedstawione przez panów, jak rozumiem, określone wyniki określonych czynności. Podkreślam, że te czynności i ich wyniki są również przedmiotem badania właściwych organów i ja również chciałabym poznać ustalenia tych organów, dlatego że ja ani nie mam wiedzy, co wynika dokładnie z panów ustaleń, ani jaką metodologią się panowie posługiwali i nawet zakładając, że wnioski panów są prawidłowe, to nie mam wiedzy, kto, kiedy i w jakich okolicznościach doprowadził do tego typu zmian w oprogramowaniu, jeżeli one tam funkcjonują. I apeluję o to, żebyśmy wszyscy poczekali na te ustalenia, bo to jest tak naprawdę kluczowe w tej sprawie. Jeszcze tylko trzecie pytanie, szanowna pani przewodnicząca, dotyczące tego, czy zarząd przedstawiał Radzie Nadzorczej jakieś plany dotyczące strategii biznesowej, które miałyby doprowadzić do zwiększenia liczby napraw elektrycznych zespołów trakcyjnych? Nie, panie pośle, taka strategia w spółce nigdy nie została przyjęta i według mojej wiedzy nadal tak ani nie było planów wprowadzenia takiej strategii, ani taka strategia w spółce nie funkcjonuje. Bardzo serdecznie dziękuję. Do głosu... A pan prezes? Pani przewodnicząca. Dobrze, pan prezes i później w kolejności pan Kuba Madria z rynku kolejowego, pan Krieger i potem dalej będzie toczyła się dyskusja. Panie pośle, pierwsze pytanie, o ile dobrze pamiętam, pytał pan o zamówienia nasze. Proszę być spokojny, firma przetrwa, zamówień mamy pod dostatkiem. Mamy do wykonania kilkaset lokomotyw, mamy do wykonania kilkaset, no teraz w tej chwili kilkadziesiąt, a za chwilę będzie kilkaset, elektrycznych zespołów trakcyjnych. Mamy zamówienia, jakby w tej chwili ktoś chciał u nas zamówić lokomotywę, to musi zaczekać do 2028 roku. Jeżeli chodzi o EZ-y, jest podobnie. Pytał pan, czy... W naszej strategii jest... Chciałbym doprecyzować pytanie. Czy prawdą jest, że w latach, za które jest dostępne sprawozdanie finansowe spółki Newag, spadła liczba nowych wyprodukowanych pojazdów?
To jest moje pytanie konkretne. Od 2000, o ile dobrze pamiętam, jestem w spółce od 2001 roku. Rok do roku mamy większe przychody. Natomiast to, co pana najbardziej interesuje, przychody z serwisu, są to przychody marginalne. W tej chwili to jest mniej niż 5%. Te przychody dla Newagu nie są znaczące, bo to jest wielkość jednej, dwóch lokomotyw w skali roku. Więc absolutnie nie możemy tu mówić o żadnym spadku. Natomiast są to publiczne informacje. My ze względu na to, że jesteśmy spółką giełdową, nie mogę przedstawiać prognoz, bo nie publikujemy tego. Natomiast z informacji publicznych każda umowa podpisana z naszym klientem jest publikowana i można to bardzo łatwo policzyć, ile tych zamówień mamy. Jakby to jeszcze pana posła zainteresowało, w czwartek jadę do jednego z klientów, konkretnie do Katowic, podpisać umowę na kolejne 30 EZ-ów. Dobrze, a to w takim razie, czy zawarte w sprawozdaniach finansowych dostępnych na stronie spółki informacje, jakoby w roku 2019 wykonano 5 napraw rewizyjnych, w 2020 17 napraw rewizyjnych, w 2000, przepraszam, bo tutaj mi się przeskrolowało, już wrócę do właściwej informacji. Panie prezesie, w 2021 9, a w 2022, czyli w roku, w którym państwo z Dragon Sector stwierdzili, czy jakby no, dokonali swoich analiz, było to 0. Czy to pan potwierdza te informacje? Całkiem możliwe. Całkiem możliwe, rozumiem. Znaczy, i, panie pośle, żeby uściślić. Nie ma tak naprawdę rok do roku takiej samej liczby napraw rewizyjnych czy ogłoszeń postępowań przetargowych na naprawy rewizyjne z uwagi na to, że one po prostu fluktuują. To po pierwsze. Po drugie, no, w zależności od tego, kiedy następuje wyłączenie z eksploatacji pojazdów, w takiej sekwencji przewoźnicy planują te naprawy i w takiej sekwencji ogłaszają postępowania. To, czy my w danym roku mamy 17, wykonaliśmy 17 przeglądów na poziomie P4 czy mniej, jest pochodną po pierwsze sytuacji rynkowej i po drugie, że tak powiem, stanu naszego uczestnictwa albo udziału w postępowaniach przetargowych na tego typu czynności. Dziękuję. Musimy tu jeszcze jedną rzecz. Ja to rozumiem, tylko po nie prostu... Nie pośle, dopowiem. Żebyśmy mieli jasność. Tutaj pokazywałem przed chwilą koleje łódzkie i tam mamy umowę długoletnią. Jeżeli wypada przegląd P4, no to po prostu my musimy z marszu je zrobić, jak wychodzi przegląd i wtedy nie robimy tego przeglądu u użytkownika w Łodzi, tylko robimy je u siebie. I to bardzo różnie wygląda, ale to, tak jak powiedziałem, to jest marginalne, jeżeli chodzi o nasze przychody. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan redaktor Madrias i potem pan... Przepraszam, bo jeszcze na jedno pytanie pan prezes zapomniał mi udzielić odpowiedzi, a ono jest dla mnie istotne, więc jeżeli jeszcze tylko mógłbym prosić. Czy prawdą jest, że w oprogramowaniu pociągów są funkcje uzależnione od współrzędnych geograficznych miejsca, w których pociąg się znajduje? I jeżeli tak jest, to czy mógłbym prosić o uzasadnienie, dlaczego tak jest? Muszę pana, panie pośle, rozczarować. Ja po prostu tego nie wiem. A czy jest pan skłonny pisemnie udzielić odpowiedzi zespołowi? Jak się pan zwróci na piśmie, na pewno panu odpowiem. Tak, zwrócimy się. To dziwne, że państwo jako producent pojazdów i oprogramowania nie wiecie, co jest w tym oprogramowaniu, ale dobrze, wrócimy do tego. Pani, pani przewodnicząca, ja słuchałem pani rozmowy z redaktorem Mazurkiem i powiedział pani tak. Bardzo panią lubię, ale nie rozumiem, co pani mówi. Ja też nie rozumiem w tej chwili, co pani mówi. Myślę, że pan mnie nie lubi, bo pan mnie nie zna, ale dobrze, to nie jest w ogóle dyskusja na temat publicystyki i tego, co się dzieje w mediach. Pan redaktor Madrias, bardzo proszę. Dzień dobry, ja mam pytanie do pana posła Cieszyńskiego. Był pan w zeszłym roku wiceministrem cyfryzacji, prawda? O problemach pojazdów Impuls ja napisałem w pierwszy raz w połowie 2022 roku. Minęły prawie 2 lata od tej sprawy. Później panowie z Dragon Sector przeanalizowali to oprogramowanie, próbowali przez kilka miesięcy zainteresować stronę rządową swoimi ustaleniami. W końcu podjął pan wiedzę, o ile dobrze pamiętam, w maju 2023 roku, tak? Było to spotkanie. Tak właśnie.
I pan w grudniu czy w listopadzie napisał tweeta, że Newak zainfekował swoich klientów brudną bombą na podstawie danych, które pozyskał pan w maju. Tak. I jakie działania pan i pana ministerstwo między majem a grudniem tego roku podjęły, żeby wyjaśnić tę sprawę? Czemu prokuratorskie śledztwo zostało wdrożone dopiero w grudniu, po konferencji prasowej posłów Razem? I dlaczego pan zadaje teraz te szczegółowe pytania spółce, skoro pan już w maju miał te informacje? Bardzo dziękuję za te pytania, bo ja chciałem się do tego odnieść na poprzednim zespole, musiałem wyjść i rzeczywiście tutaj myślę, że one są bardzo ważne i dlatego chętnie się do tego ustosunkuję. Podczas posiedzenia rządowego zespołu, tego kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa, byli też obecni przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wielokrotnie w rozmowach zarówno z ABW, jak i z ministrem koordynatorem wskazywałem, że w mojej ocenie należy jak najszybciej przekazać opinii publicznej wszystkie informacje na temat okoliczności tej sprawy. Uważam, że w przypadku wszystkich takich incydentów z obszaru cyber jedynym sposobem na to, żeby długofalowo budować wiarygodność instytucji państwowych, jest niezwłoczne działanie, podczas którego ujawnia się wszystkie możliwe okoliczności sprawy tak, aby opinia publiczna mogła wyrobić sobie na ten temat zdanie. Za każdym razem otrzymywałem informację, że w sprawie prowadzone są czynności procesowe przez odpowiednie organy i jakiekolwiek działania komunikacyjne mogłyby ten proces zakłócić. W związku z powyższym uważałem, że nie ma że gdybym w takiej sytuacji jakikolwiek komunikat na ten temat przekazał, no to wszedłbym w drogę służbom, których zadaniem było właśnie wyjaśnienie tej sprawy. Jak pan z pewnością wie, wszystkie działania operacyjne służb są objęte klauzulami i nie są jawne. Także przypuszczam także, że gdybym coś na ten temat powiedział, to mógłbym się narazić na konsekwencje prawne związane z obstrukcją trwającego postępowania. Ja tylko chciałem dodać, że ja o tym, że ta sytuacja zaistniała, dowiedziałem się, kiedy tylko się o tym dowiedziałem, poprosiłem o zwołanie i na mój, jakby w związku z tym, co się odbyło, posiedzenia kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa. Spotkania kolegium się we wszystkich istotnych sprawach, wszystkich istotnych sprawach dotyczących incydentów w cyberprzestrzeni w ostatnich latach odbywały, dlatego że uważałem, że to jest na tyle poważna sprawa, że warto tutaj, żeby wypowiedzieli się przedstawiciele wszystkich instytucji, które mają swoich przedstawicieli w kolegium, bo mamy wiele takich instytucji, nie tylko to jest ABW czy CERT Polska, ale też jest CSIRT MON i inne instytucje, które posiadają rozległą wiedzę w tematyce cyberbezpieczeństwa. Akurat w CERT Polska jest, jeżeli chodzi o to OT, bardzo też dobry zespół i wielokrotnie też miałem okazję korzystać z informacji od tego zespołu. I to chyba nie jest tajemnicą, że to nie jest pierwsza taka sytuacja, w której okazuje się, że oprogramowanie wykorzystywane na kolei ma luki, czy może mieć luki, bo tutaj państwo twierdzą cały czas uparcie, że w ich przypadku to nie występuje. Ja byłem między innymi, miałem okazję się zapoznać z materiałami pokazującymi lukę, którą w jednym z rodzajów pociągów wykryli analitycy CERT Polska i to była luka, która pozwalała przejąć z zewnątrz kontrolę nad systemem tym pokładowym. Tak, to zostało załatane, to tylko pokazuje, żeby jakby jasno wskazać, że zespół CERT Polska wielokrotnie zajmował się sprawami właśnie związanymi także z bezpieczeństwem na kolei. Ja zawsze jakby wspierałem te działania i prosiłem o to, aby zawsze mnie o takich sprawach informować, ponieważ one dotyczą
rzeczy, które wpływają na bezpieczeństwo przewozów pasażerskich, czyli tutaj jakakolwiek sytuacja niebezpieczna mogłaby sprowadzić niebezpieczeństwo naprawdę na dużą grupę ludzi. Jeszcze chciałem też wskazać na jedną rzecz. W pewnych sytuacjach było tak, że świadomą decyzją było to, że nie ujawniamy, nie dotyczy to akurat kolei, ale nie ujawniamy pewnych zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa, szczególnie w zakresie tej automatyki, ponieważ jest infrastruktura, która jest wystawiona na zewnątrz. Gestor tej infrastruktury pomimo licznych monitów nie dokonywał odpowiednich zmian. No i w tym momencie pochwalenie się, mówię oczywiście w cudzysłowie, takim odkryciem mogłoby doprowadzić do tego, że ktoś, kto chciałby wykorzystać tę wiedzę w zły sposób, po prostu wyrządziłby dużą krzywdę społeczeństwu. Dziękuję. Jeśli mogę, Pani Przewodnicząca. Panie pośle, no nie do końca. Tu panowie z Dragon Sector, jeśli to jest prawdą, tą podatność ujawnili. Mało tego, opracowali swoistą instrukcję. To jest druga kwestia. Trzecia kwestia, no niestety w rzeczy samej my tej podatności nie jesteśmy w stanie usunąć. W tej mojej wypowiedzi na początku niestety tego się nie da zrobić. Te rozwiązania tego nie umożliwiają. Czy nie jest prawdą, że szerzej ta informacja przedostała się do opinii publicznej w momencie, w którym Dragon Sector po prostu zrealizował prezentację, to chyba był Oh My Hack, tak? Podczas konferencji Oh My Hack, podczas której pokazuje się wiele różnych prezentacji właśnie w tej tematyce. No i nie pamiętam, czy to był grudzień zeszłego roku, czy listopad jeszcze, ale to było... Pośle, to było dokładnie 15 grudnia o godzinie 14. I no to była pierwsza prezentacja, a druga była o godzinie 5 grudnia. Natomiast była jeszcze trzecia prezentacja w Hamburgu 27 godziny 23. To dziękuję bardzo za to uzupełnienie. Ja rozumiem, że to, że prokuratura dopiero kilka dni później wszczęła postępowanie w tej sprawie, to jest nieszczęśliwy przypadek, bo dzielnie pracowała przez 7 miesięcy. Jak pan z pewnością wie, dział administracji rządowej informatyzacja nie obejmuje w żadnym elemencie nadzoru nad prokuraturą, a w sytuacji, w której miałem informację o tym, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi czynności procesowe z tym związane, no, nie miałem żadnego powodu, żeby sądzić, że cokolwiek w tej sprawie dzieje się, nie wiem, nie tak szybko, jak być powinno. Wielokrotnie o to dopytywałem, tak jak już mówiłem, dlatego że uważam, że ta sprawa jest bulwersująca i no, powiem tak, no bo ja tak odbieram te pytania, że to jest takie tam tutaj, dlaczego nic nie zrobiliście. No powiem panu wprost, no, z mojego indywidualnego punktu widzenia ujawnienie tego, pokazanie, że mamy w administracji państwowej zespoły takie jak CERT, które są na tyle wiarygodne dla profesjonalistów w obszarze cyberbezpieczeństwa, że ci profesjonaliści są skłonni przyjść, ujawnić takie sprawy zespołowi, poprosić o wsparcie, tak? No, dla mnie to była sama korzyść. Ja, pełniąc funkcję pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, doprowadziłem do 4-krotnego zwiększenia budżetu CERT-u i wspierałem działalność tej instytucji zawsze, kiedy byłem o to proszony. Także dla mnie to byłoby same korzyści. Natomiast no, kiedy miałem informację, że trwają czynności procesowe, to po prostu uważałem, że nie jest moją rolą wychodzić przed szereg. Dziękuję. Dziękuję. Teraz pan mecenas Kryger, który się zgłosił, i później pan poseł Lamczyk. Tak, ja na samym początku, zaraz po prezentacji pana profesora, zadałem dwa krótkie pytania. Naprawdę staram się zadawać pytania jak najkrócej, jak najbardziej precyzyjnie, żeby szanować wszystkich czas. Jedno o repozytorium, drugie o podpisy cyfrowe. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi jednoznacznej, jeśli chodzi o repozytorium. Pani poseł powtórzyła de facto moje pytania i też dostaliśmy odpowiedź, też niejednoznaczną, ale nie o to chodzi, jeśli chodzi o repozytorium.
Natomiast jeśli chodzi, nawet po powtórzeniu pytań przez panią poseł, jeśli chodzi o podpisywanie cyfrowe oprogramowania zainstalowanego w elektrycznych zespołach trakcyjnych Impuls, tej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Dlatego uprzejmie proszę o konkretną odpowiedź przedstawicieli NEWAG-u, czy to oprogramowanie zainstalowane w Impulsach jest i było podpisywane cyfrowo. Drugie pytanie mam do pana mecenasa z kolei dolnośląskich. Czy w takim razie taką diagnozę Koleje Dolnośląskie, jakąś diagnozę z innego podmiotu otrzymały niż NEWAG w zakresie tych problemów, zakładam w zakresie innych pojazdów, czy w ogóle jakaś diagnoza do państwa trafiła? I zupełnie na sam koniec jedną rzecz chciałbym wyjaśnić, bo tutaj NEWAG prezentuje taką metaforę, paralelę związaną z rynkiem serwisów samochodowych, że mamy serwisy autoryzowane i tak zwany warsztat osiedlowy, bo tak możemy rozumieć tą symbolikę. Natomiast oczywiście to jest obrazowe i zrozumiałe dla każdego, tylko też chciałbym wyjaśnić, że w przypadku serwisów kolejowych każdy warsztat, czy producent, czy warsztat taki jak SPS, czy inne warsztaty startujące w przetargach publicznych są i muszą być warsztatami autoryzowanymi czy certyfikowanymi. Wszystkie muszą spełniać system zarządzania jakością w przemyśle kolejowym IRIS, żeby w ogóle startować w tym przetargu. Zarówno producent, jak i inne warsztaty, takie jak SPS startujące w przetargach. Także tutaj ta narracja prowadzona przez SPS, że startujące w przetargach publicznych warsztaty są, przepraszam, NEWAG, że startujące inne warsztaty są gorsze, bo nie są producentem, muszą spełniać, muszą być tak samo certyfikowane. A to jest krótkie oświadczenie, natomiast uprzejmie proszę na odpowiedź na te pytania, w szczególności jeśli chodzi o podpisy cyfrowe oprogramowania. Bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałem w swojej odpowiedzi, funkcjonalność tego sterownika i tego narzędzia nie umożliwia podpisywanie cyfrowe i nie umożliwia weryfikacji. Mówię o oprogramowaniu wbudowanym w sterownik. Odnosząc się natomiast do tego, co pan mecenas w ostatnim zdaniach powiedział, ja powiem tak. Na rynku kolejowym w tej branży czym mówił też mecenas ostatnim razem, nie istnieje pojęcie prawa do naprawy. To prawo do naprawy musi być nabyte w momencie, kiedy zamawiający decyduje się na nabycie pojazdu. To on musi zdefiniować, bazując na swoich kompetencjach, swojego łańcucha dostawców, swoich kwalifikowanych dostawców, w jakim zakresie i w jaki sposób będzie ten pojazd przez 30 lat utrzymywał. I on musi de facto w tym kontekście, jak już sobie ten zakres zdefiniuje, nabyć stosowną dokumentację, żeby te czynności wykonać prawidłowo i żeby nie naruszyć integralności bezpieczeństwa czy poziomów integralności bezpieczeństwa lub też bezpieczeństwa eksploatacyjnego w całym cyklu życia. Mało tego, w momencie, kiedy my powierzamy ten pojazd podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie, czyli najczęściej klientowi, to ten klient odpowiada za dobór kwalifikowanych dostawców, za zarządzanie zmianami wśród tych kwalifikowanych dostawców, to on bierze całkowitą odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane w trakcie czynności utrzymaniowych, czy też przeglądów utrzymaniowych, aby ten pojazd mógł być w sposób trwały i bezpiecznie eksploatowany. Ale w przeglądach nie były blokady zaimplementowane. Panie mecenasie, jedna uwaga, bo powiedział pan tu kilkukrotnie, że to NEWAG porównuje do rynku samochodowego. To porównywał pan doktor habilitowany inżynier Marek Pawlik. NEWAG nie powiedział o tym ani słowa, tak woli ścisłości. Pan poseł Lamczyk i za chwilę oddam głos Kolejom Dolnośląskim. Tak, dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo,
Ja jednak bym kontynuował to, co pan profesor Pawlik powiedział, mianowicie Ministerstwo Cyfryzacji nie wdrożyło systemu. Jeżeli byłby w czasie wdrożony, byśmy tutaj tych problemów nie mieli, byśmy wiedzieli co, jak i właśnie byśmy byli spokojni. Natomiast też służby specjalne nie odpowiedziały na ten temat. Jeżeli były szef kontrwywiadu, pan Małecki oficjalnie napisał w prasie, że służby rosyjskie wchodzą w system. Dużo niepokoju właśnie to było wśród właśnie ludzi, którzy jeżdżą, korzystają z pociągów, ale nasze służby nie odpowiedziały, dlatego tutaj też właśnie ten niepokój został wdrożony. Natomiast jestem tutaj też zdziwiony do właśnie tutaj, znaczy wypowiedzi, może nie, ale dołóżmy do tego, co pan poseł Cieszyński napisał właśnie na portalu, że właśnie zainfekowany jest program. Jeżeli postępowanie trwało, to wie pan, to jest dużo niepokoju pan tutaj wprowadził też do producenta. To jest jednak polski producent, który w jakiś sposób, można powiedzieć, jest niszczony. Dlatego jeżeli postępowanie trwało tutaj, jak pan mówi, to dlaczego właśnie pan to właśnie upublicznia? Dziękuję bardzo. W trybie sprostowania się. Bardzo krótko i później Koleje Dolnośląskie i potem dobrze. Ja mam też kilka przewodnicząca, pytań. Ja prosiłam o głos też. A ja w trybie sprostowania, tak, że to poza kolejnością. Panie pośle Lamczyk, pytanie do pana. Czy prawdą jest, że dyrektywa NIS-2, o której mówił pan profesor, wchodzi w życie w październiku 2024 roku? Czy to jest prawda? To jest pierwsze moje pytanie do pana. A drugie pytanie, czy prawdą jest, że moja publikacja nastąpiła już po upublicznieniu okoliczności sprawy przez analityków Dragon Sector na konferencji Oh My Hack i opisaniu tego w sposób kompleksowy przez chociażby portal onet.pl? Proszę bardzo, pani mecenas i później Koleje Dolnośląskie. Ja mam jedno pytanie do pana posła Cieszyńskiego. Czy mógłby pan powiedzieć, czy wiadomości, wiedza, którą pan ma, czy pan dysponuje wiedzą, kto wprowadził rzekomo do oprogramowania pojazdów Impuls te funkcjonalności, o których mowa w raporcie Dragon Sector? Czy pan ma taką wiedzę? Szanowna pani przewodnicząca, jeżeli pyta mnie pani, czy przyłapałem kogoś, jak wgrywał zdalnie albo z pendrive'a do elektrycznych zespołów trakcyjnych to oprogramowanie, to oczywiście nie, ale szanowni państwo, jesteśmy dorosłymi ludźmi i myślę, że no, cała tak naprawdę społeczność zajmująca się cyberbezpieczeństwem w Polsce ma bardzo jasno wyrobione na podstawie bardzo konkretnych dowodów przedstawionych przez ekspertów Dragon Sector oraz na podstawie tego, że no, jeżeli wgranie tego oprogramowania było działaniem sprzecznym z interesem konkurencji NEWAK S.A., no, myślę, że wszyscy mają wyrobione zdanie w tej sprawie i jest bardzo wiele okoliczności, które jednoznacznie wskazują na to, kto to wgrał i stąd między innymi moja publikacja i podejrzenie, że to właśnie te modyfikacje, których efektem jest zatrzymanie elektrycznych zespołów trakcyjnych, jest wynikiem państwa działań. Ja Ale to... czyli to jest podejrzenie, tak jak pan powiedział, i to jest zdanie, pogląd, opinia. No. Użył pan słowa podejrzenie. Oczywiście, no ale to jest jakby, oczywiście, że tak. A pana wpisy są bardzo jednoznaczne i kategoryczne. Pan rozstrzyga w swoich publikacjach, na swoich portalach społecznościowych. Pan de facto wydał rozstrzygnięcie. Mówił pan chwilę temu o komunikacji z inwestorami, o tym, że spółka jest giełdowa, że jej kurs jest podatny na różnego rodzaju informacje. I pan teraz przyznaję, że to są podejrzenia, że to są poglądy i że to są opinie, a z drugiej strony formułuje pan w swoich mediach społecznościowych określone jednoznaczne stwierdzenia, które niewątpliwie mają wpływ na kurs notowań spółki NEWAK. I w tym kontekście ja mam do pana pytanie, czy pan ma wiedzę o tym, że podmioty zależne od Skarbu Państwa zamierzały przejąć kontrolę nad spółką NEWAK w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Czy pan ma taką wiedzę?
Szanowna pani, nie mam żadnej wiedzy na ten temat, nigdy się tymi sprawami nie zajmowałem, natomiast sugestia, którą pani tutaj formułuje, jest w oczywisty sposób nieprawdziwa, dlatego że no, rozumiem, że państwo jesteście w trudnej sytuacji, zostaliście złapani de facto na gorącym uczynku i opublikowano naprawdę druzgocące dowody potwierdzające tezę, o której mówiłem. Szanowna pani, nie musiałem być obecny przy narodzinach króla Bolesława Chrobrego, żeby publicznie formułować przekonanie, że król Bolesław Chrobry żył i był królem Polski. Na tym to polega. Myślę, że pani też zdarzyło się w życiu formułować opinię. A to jest pana przekonanie, czy to są fakty? Panie pośle, bo wydaje mi się, że... Przepraszam, proszę państwa, znaczy naprawdę zakończmy tę dyskusję. Pani mecenas, jeżeli będzie pani chciała się dopytać pana posła Cieszyńskiego o jego przekonania, opinię i wiedzę, to bardzo proszę po zespole, bardzo proszę Koleje Dolne Śląskie. Zapraszam na dyżur poselski co poniedziałek w Ełku. Dziękuję bardzo. Adwokat Mirosław Ojrentfeld, Koleje Dolnośląskie. Ja w pełni podzielam wątpliwości pana posła co do, no, w jakim charakterze pani radca tutaj występuje, a moje wątpliwości opieram o przepis artykułu 387 paragraf 1 kodeksu handlowego, do którego odsyłam wszystkich zainteresowanych, ale to podejrzewam, że to jest bardziej kwestia no, formalna co do oceny właśnie w jakim charakterze pani dzisiaj występuje, czy jako członek Rady Nadzorczej, czy no, wbrew temu przepisowi radca prawna tej spółki. No ale to jest tak jakby na marginesie. Panie mecenasie, nie jestem radcą prawnym zatrudnionym w spółce, także nie wypełniam, moje zaangażowanie w sprawę spółki nie wypełnia dyspozycji tego przepisu, także jak już pan to podnosi, to, jak już to jest ja wyjaśniam. Tak jak słusznie pan poseł zaznaczył, problem akcjonariuszy z uwagi na to, że spółka Newag nadal jest spółką akcyjną. No to już jakby Kolei Dolnośląskich, a w szczególności mnie jako adwokata to w mniejszym stopniu interesuje. Ale odpowiadając na pytania, to rzeczywiście komercyjnie zwrócił się do spółki Koleje Dolnośląskiej jedynie Newag z ofertą dokonania stosownej diagnozy, dla których pojazdy tego producenta są z niewiadomych powodów unieruchamiane i taka oferta, no tutaj akurat spółka Koleje Dolnośląska, będąc pod przysłowiową ścianą, nie miała specjalnie wyboru, taką ofertę przyjęła, za którą zostało to zapłacone. Następnie proszę państwa, rzeczywiście do spółki Koleje Dolnośląskie i to w sposób no, niekomercyjny wpłynęła taka diagnoza i też bez stosownego jakby tutaj żądania ze spółki SPS. To z własnej inicjatywy wykonawca przeglądów tych pojazdów poinformował nas jako podmiot zamawiający o przyczynach zdiagnozowanych przez ten podmiot, dla których te pojazdy spotykało to, co spotyka, czyli ta nagła śmierć o niewiadomej przyczynie. I to jest ta właśnie różnica jakości pomiędzy postawą producenta w stosunku do podmiotu, z którego tak naprawdę, dzięki którym funkcjonuje, czyli przewoźnikom, a wykonawcy i z całym szacunkiem dla wykonawcy, bo na tym tle poziom profesjonalizmu, no jak widzimy, jest różny. Także tu tego typu informacją się dzielę. Dziękuję. Dziękuję. Ja też mam jeszcze kilka pytań, ponieważ pojawił się ten temat postępowań, które się toczą, już wszczętych, ale też wiemy z informacji medialnych o tym, że państwo też zawiadamialiście prokuraturę, jeżeli chodzi o swoje pojazdy i o to, że mogło tam zostać wgrane oprogramowanie. I chciałabym się dopytać firmy Newag, czy od momentu złożenia tych zawiadomień do prokuratury, czy państwo w ogóle zmieniliście jakoś swoje działania, jeżeli chodzi o podpisywanie oprogramowania? Czy w państwa firmie istnieje jednostka, czy jakiś dział, który odpowiada za bezpieczeństwo oprogramowania, czy jest ktoś, kto w ogóle analizuje ten kod, który jest wgrywany do poszczególnych pociągów i czy też państwo prowadziliście jakieś działania związane z wyjaśnieniem i mówię tutaj o działaniach takich na poziomie wewnętrznym państwa firmy, działania, które miałyby wyjaśnić tę sytuację zmiany w oprogramowaniu. Czy tutaj możecie państwo przedstawić jakieś krótkie podsumowanie?
Tak, rzeczywiście jest prowadzone postępowanie z naszego zawiadomienia. Jedno jest zawiadomienie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o której mówił przed momentem pan poseł, a drugie jest z naszego zawiadomienia. Obydwa postępowania są prowadzone. Natomiast to, o co pani poseł pyta, działamy cały czas zgodnie z procedurą IRIS, która od nas wymaga takich rzeczy. I na żadnym z audytów, które były prowadzone w firmie, nie mieliśmy zastrzeżeń co do prowadzonej działalności. I normami EN50120X. To ja jeszcze o jedną rzecz dopytam, bo wcześniej państwo sami mówiliście, że państwo nie macie mechanizmu podpisu softu i nie możecie przypisać odpowiedzialności za dany soft i że wyklucza to po prostu samo to oprogramowanie i wykorzystywane elementy, a teraz mówicie, że działacie tak, że jesteście w stanie to sprawdzić. To jak jest? Znaczy, która wersja jest? My się chyba nie rozumiemy. To bardzo proszę o takie skrótowe wyjaśnienie, bo nie tylko chyba ja nie rozumiem, bardzo dużo osób, które ogląda tę transmisję, także zadaje takie pytania. I jeżeli pan prezes chciałby wytłumaczyć jasno i klarownie, jak państwo działacie, to ja bardzo chętnie zamieniam się w słuch. Pani przewodnicząca, mogę prosić o uściślenie pojęcia podpis elektroniczny w oprogramowaniu? Myślę, że na takim elementarnym poziomie chodzi o to, że jeżeli mamy wgrane oprogramowanie w pociągu, to czy państwo jesteście w stanie stwierdzić, że to wy wgraliście to oprogramowanie, a nie ktoś inny? Czyli pytam się znowu o to samo, o co pytałam się kilkanaście minut temu. Na jakiej podstawie jesteście państwo w stanie stwierdzić, że w danym pociągu, w danym pojeździe jest oprogramowanie, którego nie państwo jesteście autorami? Odpowiedziałem już na to pytanie. To środowisko, które jest wykorzystywane do tworzenia tego typu oprogramowania, nie umożliwia tej funkcjonalności. My jesteśmy w stanie stwierdzić, czy oprogramowanie to, które jest w pojeździe, jest zgodne z oprogramowaniem na daną chwilę skompilowanym, ale równie dobrze może to stwierdzić teoretycznie każdy inny podmiot. Nie ma takiego jednoznacznego przypisania. Takie jest to środowisko, w którym to oprogramowanie tworzone. Chciałbym zauważyć, że przecież to Newag wybrał ten sterownik, którego będzie używał. I wybrał taki, który tego nie umożliwia. Jak najbardziej. Wybraliśmy ten sterownik, tylko że ja powiedziałem na samym początku również, że ten sterownik on spełnia zupełnie inne wymagania i w ogóle nie próbujmy go przybliżać do jakichkolwiek wymagań związanych z cyberbezpieczeństwem. To jest sterownik sprzed 20 praktycznie lat. To jest technologia z roku 2004-2005. Dobrze, żebyśmy mieli, szanowni państwo, jasność. Te sterowniki są nie tylko w pojazdach Newagu. Te sterowniki również są w pojazdach PESY. Stadler, szwajcarski producent, ma tylko takie sterowniki. Mało tego, wszystkie tramwaje wyprodukowane w Polsce mają tego typu sterowniki. To jest kilka tysięcy sterowników na rynku. Dlatego panie pytanie prezesie, zasadnicze. Panie prezesie, ja tylko jedną rzecz. Tylko dlatego rozmawiamy o pociągach, które państwo produkujecie, bo tylko wasze pociągi na Boga stają 21 grudnia i uruchamiają się 1 stycznia. Żadne inne pociągi innych producentów się w taki sposób nie zachowują. Dlatego tutaj jesteśmy i dlatego tu się zbieramy po raz drugi. Naprawdę, gdyby to była sytuacja typowa dla każdego pojazdu, to byśmy starali się ją rozwiązywać na innym poziomie. Pani przewodnicząca, dlatego czekamy na rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego przez prokuraturę. Naprawdę również chcemy się dowiedzieć, co jest przyczyną takiego, a nie innego stanu rzeczy, pani przewodnicząca. Jeszcze chciałbym dodać, w mojej opinii, zważywszy na to, co powiedziałem kilka razy właściwie, ta podatność istnieje, ona jest nieusuwalna. Warto w związku z tym zastanowić się, jakie przedsięwzięcia o charakterze organizacyjnym, a może i nie tylko, należy podjąć, aby poziom bezpieczeństwa nie tylko naszych pojazdów, ale generalnie wszystkich pojazdów, które eksploatują, gdzie ten sterownik jest w eksploatacji, de facto podnieść. I to... którzy sprawdzali to oprogramowanie, wskazali nie na podatność tego systemu, tylko na pewną funkcjonalność. Tu przed chwilą poseł Cieszyński pytał się o chociażby o te koordynaty GPS.
ale były też także inne. To nie jest podatność oprogramowania czy całego systemu, tylko pewna funkcjonalność. I ta funkcjonalność pojawiała się tylko w pociągach, które produkowaliście państwo. Z perspektywy zagrożenia bezpieczeństwa i mechanizmów dostępu do tak zwanego user program, to jest nieusuwalna podatność. Znaczy, przepraszam, a czy może pan wytłumaczyć, dlaczego pan uważa, że to jest nieusuwalna podatność, skoro to jest oprogramowanie, z którym państwo wypuściliście swoje pojazdy? No to przepraszam, to kto w ogóle zmodyfikował to oprogramowanie? To nie jest kwestia oprogramowania, to jest kwestia środowiska, które na dzień dzisiejszy nie spełnia określonych wymagań i ma określoną podatność. Szanowni państwo, poruszamy się w sferze bezpieczeństwa. Nie chciałbym na dzień dzisiejszy, w szczególności jeszcze dzisiaj, tłumaczyć państwu, w jaki sposób i na czym polega owa podatność. Ale ta podatność jest. I panowie z Dragon Sector doskonale o tym wiedzą. W dowolnym czasie, w dowolnej chwili, ktoś, kto dysponuje określoną wiedzą i narzędziami za 50 euro, jest w stanie oprogramowanie w kodzie binarnym ze sterownika przenieść na komputer i zrobić z nim co chce. I warto o tym pamiętać. Zgłosili się panowie z Dragon Sector, bardzo proszę. Sergiusz Bezański, Dragon Sector, jedna z trzech współodpowiedzialnych osób za to. Zacznijmy może od tego, że jakby moje doświadczenie polega na pracy nad systemami osadzonymi od ponad dekady, więc jestem w miarę wykwalifikowany, żeby się o tym wypowiedzieć. Nazywanie w ogóle idei pobrania oprogramowania z powrotem podatnością jest pierwszy raz o tym, tak, w ten sposób tak myślimy, bo jakby sam system nie gwarantuje tego w jakikolwiek sposób, że tego oprogramowania się nie da pobrać. Producent tego nie normuje, producent nie chwali się nigdzie, że coś takiego się nie da zrobić, po prostu takiej funkcjonalności nie zaimplementował. Zaimplementowaliśmy ją my, ale to nie znaczy, że to jest podatność, po prostu jest to funkcjonalność, która nie była zaimplementowana po stronie oprogramowania środowiska CAP 1.1.3, o którym pan mówi. Kolejna sprawa. Mówimy tutaj, że nie jest możliwe technicznie zrobienie podpisów cyfrowych. To jest prawda tylko i wyłącznie w kontekście tego, żeby ten sterownik miał te podpisy weryfikować. Jednocześnie... Raz, dwa, trzy. Aha. Jednocześnie jest możliwe notaryzowanie takiego programowania podczas kompilacji, po kompilacji, podpis cyfrowy na maszynie programisty bądź osoby, która wgrywa to oprogramowanie, że tego i tego dnia to oprogramowanie zostało wgrane ten i ten pociąg. Jakby ekwiwalent notaryzacji na papierze, tylko w formie cyfrowej, co jest. Halo? Ja może po prostu mam taki głos. Więc jakby zgadzamy się, że jakby ten sterownik nie ma tej możliwości, bo ten sterownik jest faktycznie dość stary, co wykorzystanie tego w nowoczesnych pociągach jest trochę dziwne, ale jakby rozumiemy, tak działa ten sektor branży, że nikt się nie interesuje nowoczesnymi rozwiązaniami zbytnio. Ale jednocześnie, tak jak mówię, możliwe jest notaryzowanie, możliwe jest jakby podczas tego developmentu, jak klikamy przycisk upload albo compile, dostajemy plik. Ten plik możemy gdzieś zapisać, możemy podpisać, znotaryzować cyfrowo, możemy zgrać na dyskietkę, na pendrive, na płytę CD, schować do sejfu, możemy zapisać sumę kontrolną. I to ja nie mówię tu jakichś turbo fikuśnych rozwiązaniach technicznych, to jest jakby na poziomie, nie wiem, światowej śmietanki bezpieczeństwa. To jest jakby podstawowa rzecz, którą się robi. Kiedy się kompiluje coś, to się robi kopię tego, na wszelki wypadek. Chociażby, żebyśmy my, tworząc to programowanie, byli w stanie wiedzieć, co faktycznie było wgrane w ten pociąg, jak będzie jakiś problem. Więc jakby bronienie się, że tu się nie do podpisu, to technicznie się nie da od strony weryfikacji, ale możliwe jest robienie tego na własną rękę i bardzo mnie to dziwi, że w tak istotnych pojazdach to nie jest robione, jeżeli faktycznie nie jest robione. Bo to jest coś, co ludzie robią, jak robią projekt open source za darmo w internecie. Jakby spodziewam się, że producent pociągów ma trochę wyższe standardy niż losowy człowiek z kolorowym awatarem na GitHubie. Nie wiem, co więcej powiedzieć, bo jakby... Jeśli mogę. Tak. Odpowiedzieć, nie? Ja nie powiedziałem, że ja wprost wskazałem, że środowisko deweloperskie, czyli środowisko, w którym tworzone na dzień dzisiejszy jest oprogramowanie sterujące, nie wspiera podpisu elektronicznego. Tak to proszę czytać. Natomiast odnosząc się do kwestii
sterownika jako takiego, tak. Generalnie od dłuższego czasu, nawet do dzisiaj, w branży kolejowej nie istnieje coś takiego, co się nazywa cyber security, istnieje coś, co się nazywa functional safety. I w tym kontekście ten sterownik i to środowisko spełnia wymagania stosownej normy, jak dobrze pamiętam, 50567, związanej dokładnie, ale z functional safety. To nie jest cyber security i to nie są wymagania te, o których de facto w szczególności profesor Pawlik mówił na samym początku. One daleko, daleko wybiegają, jeśli mówimy o cyber security i wytycznych, daleko wybiegają w stosunku do functional safety. Tak, zgadza się. Functional safety w tych sterownikach jest na najwyższym poziomie, bo jakby za to płacimy. Nie jestem tego do końca pewien, ale być może Kuba potwierdzi. Jak patrzymy na najnowsze oferty tego samego producenta, to istnieją sterowniki, które już się chwalą, że spełniają normy cyber security. Więc jakby to nie jest, nie wymagamy, żebyście stworzyli własne sterowniki, które jakby będą spełniać te normy, bo nikt inny tego nie ma. To istnieje, to się da kupić. Tak, potwierdzam, istnieją, nawet mają SIL i to SIL dwójkę, jak dobrze pamiętam. Tak. Natomiast proszę zwrócić uwagę na jeden prosty fakt. Zmieniając sterownik, dokonujemy zmiany. Tą zmianę trzeba ocenić, to po pierwsze. Po drugie, proszę zwrócić uwagę na to, co się stanie z oprogramowaniem systemowym. Tam nie będę wskazywał, jak ono się nazywa, ale takowe jest. To oprogramowanie systemowe istotnie, jeśli chodzi o wersję i funkcjonalność, się różni. I nie ma niestety w odniesieniu do tego oprogramowania systemowego, okay, kompatybilności wstecznej. Inaczej rzecz biorąc, występuje w procesie migracji do góry pewien etap, kiedy trzeba niestety dokonać właściwie konwersji kodu źródłowego. Astronomiczne koszty. No, zgadza się, ale te pociągi są tak drogie, że bym się spodziewał, że za to płacę. Jak najbardziej. Płaci pan za to, tylko płaci pan za pojazd, który jest wprowadzany do obrotu w dniu, kiedy otrzymuje zezwolenie. I płaci pan za pojazd, na którego my de facto składamy deklarację zgodności z WE, czy deklarację zgodności CE, w okresie, znaczy bezterminową deklarację zgodności. Ale składając tę deklarację zgodności, my bierzemy odpowiedzialność za to, że ten pojazd przez cały cykl swojego życia będzie spełniał wymagania zasadnicze na dzień, kiedy on dostał zezwolenie, a nie na dzień 10 lat później czy 15 lat później. Tak, zgadzam się, być może źle wypowiedziałem, mówię to w kontekście, co NEWAG może robić, żeby przyszłe pojazdy nie miały tego problemu. Ja panu odpowiem. Liczymy, że jeżeli wy to nazywacie podatnością, to w najnowszych produktach NEWAG tej podatności, jakby to nazwać, nie będzie. Jakby to jest... Jedna uwaga, tak, jej nie będzie, tylko że uwaga, dopiero wtedy, kiedy wejdzie w życie CRA, Cyber Resilience Act, dopiero wtedy, kiedy Komisja Europejska ustali sposób, wymagania, które będą musiały spełniać tego typu urządzenia elektroniczne i dopiero wtedy, kiedy te wymagania zostaną przeniesione do sektora i do branży. Bo jeśli my w dalszym ciągu będziemy mówić o functional safety, to będzie to functional safety. My nie jesteśmy producentem tych urządzeń od elementów elektronicznych czy od płytek PCB. My kupujemy pewne rozwiązania, które spełniają wymagania, które są wymaganiami w branży albo w sektorze. I niestety te wymagania na dzień dzisiejszy, to co powiedziałem na samym początku, nie spełniają dzisiejszych oczekiwań albo dzisiejszych wymagań związanych z cyber security. Jedno zdanie, jeśli mogę. Bardzo słusznie pan tutaj podkreśla, że należałoby to zrobić. Tylko wie pan, co to spowoduje? Wymiana sterownika spowoduje nowe zezwolenie i wyłączenie wszystkich tych pojazdów, które te sterowniki mają, bo UTK musiał, my byśmy musieli cofnąć deklarację zgodności WE i kończy się to tym, że pojazdy wszystkie zostają odstawione. Czy ci państwo, którzy tu siedzą, zgodzą się na to? Jedna kwestia. Druga kwestia, wymieniając sterownik, to nie działa tak jak aktywacja i deaktywacja. My wymieniamy sterownik w pojeździe i my musimy zwalidować i zweryfikować jego funkcjonalność. W pierwszej kolejności na makiecie, a w drugiej kolejności na pojeździe, w rzeczywistości. Sprawdzić, jak on się zachowuje. Tam się mogą pojawić hazardy. Wymieniając sterownik tak naprawdę, i mówiąc innymi słowami, my musimy przygotować nowy dowód bezpieczeństwa. Albo pokazać, że wymiana sterownika nie narusza istniejącego dowodu bezpieczeństwa, o tym profesor Pawlik mówił, który stanowi de facto podstawę do wydania zezwolenia.
trzeba się spodziewać przy różnicy w czasie 20 lat trzeba się spodziewać daleko idących konsekwencji wymiany związanych z wymianą i daleko idących kosztów. I ktoś te koszty musi ponieść. Pytanie, czy w jakiej fazie i na jakim etapie? Ale to się nie odbywa, to nie jest proces łatwy. Jedno zdanie, jakby pana to interesowało. Tutaj profesor Pawlik mówił przed momentem, będziecie mieli za chwilę naszą lokomotywę, bo to wy będziecie ją homologować, która jeździ na testach w Czechach. I tam tylko TCMS, wymagania niemieckie i austriackie, bo tam mamy 15 kV i 16,2 Hz, mamy problemów zidentyfikowanych, gdzie mamy udowodnić, że to jest bezpieczne. 9680, o ile dobrze pamiętam. Na dzień dzisiejszy zrobiliśmy coś niewiele ponad 3000, jesteśmy cały czas w trakcie. Oni to będą sprawdzać piersi, po nich to sprawdzi później EBA. Tam już przelewek na pewno nie będzie. Więc proszę, ja wiem o tym. I teraz proszę sobie odpowiedzieć na pytanie. To, co pan mówi w tej chwili, zrobilibyśmy tyle, że my trzeba by było wyłączyć ileś tam pojazdów, które jeżdżą w Polsce. Kto na to sobie pozwoli? Słucham panów. No to będę, jak państwo czytacie Białą Księgę, którą myśmy opublikowali, tam się znajduje taka data 11 września. 11 września Służba Kontrwywiadu Wojskowego na prośbę otrzymała od nas rekomendacje, co można byłoby zrobić, w jaki sposób de facto poprawić ten poziom bezpieczeństwa w pojazdach obecnie eksploatowanych. Ale mechanizmów, że tak powiem, takich, które by pozwoliły z punktu widzenia software'owego plus tam sprzętowego, powiem, i logicznego do podniesienia tego bezpieczeństwa na odpowiednio wyższy poziom, po prostu nie ma. Tam są potrzebne działania organizacyjne. Mało tego, ja się też zastanawiam, w którym momencie w systemach SMS, Safety Management Systems, z punktu widzenia przewoźników, gdzie te systemy stanowią podstawę do wydanej licencji przewozowej, znajdzie się rozdział pod nazwą Cyber Security. Bo jak na dzień dzisiejszy takiego rozdziału w SMS-ie nie ma, a powinien to być zestaw określonych procedur. Mało tego, z naszego punktu widzenia dobrze, żeby te procedury zostały zunifikowane. Dobrze, żeby te wytyczne, o których mówił profesor Pawlik, żeby one nie trafiły do zamawiającego, bo będziemy mieli 27 klientów w Polsce, którzy będą definiować bardzo różne wymagania. Po co ponosić koszty? W imię czego? To jest jedna kwestia. Jeszcze tylko jedno zdanie, panie Michale. Przepraszam, że mówię po imieniu. Nie znamy się, ale kojarzę pana imię, bo to się stało sławne. Natomiast uwaga do tego, co powiedział pan prezes. Ta baza danych to nie są problemy. To jest zbiór wymagań. W procesie projektowania w oparciu o krzywą V, o której mówił doktor Pawlik, pierwszą fazą, pierwszymi czynnościami to jest tak zwany requirement capture, zebranie wymagań. Tych wymagań na dzień dzisiejszy z punktu widzenia dopuszczenia pojazdu na te 6 krajów jest tak jak wskazał, powyżej 9 tysięcy. I tymi wymaganiami my musimy z jednej strony zarządzać, udowodnić, że je spełniamy, ale oprócz tego jeszcze każdą zmianę udowadniać, rejestrować. Ja chciałbym jeszcze wrócić. Jest jeszcze zgłoszenie na sali, może pozwólmy się wypowiedzieć. Mogę tak bardzo krótko, tak. Bo tu były tak naprawdę dwa tematy. Tak naprawdę dwa tematy tu były. Jedno to jest, czy sterownik weryfikuje, czy wgrane oprogramowanie jest podpisane, a drugie, czy firma Newag sama prowadzi taki rejestr, co, gdzie, kiedy wpisywała, czy on jest podpisany, bo prowadzenie czegoś takiego nie wymaga żadnej funkcjonalności ze strony sterownika. To jest bardziej kwestia trzymania logów i odpowiednich rejestrów po stronie firmy. Stąd było moje pytanie do pani przewodniczącej, jak rozumie pojęcie podpisu elektronicznego. Odpowiedziałem tak, jak ja go rozumiem. Czyli gwoli klaryfikacji, przepraszam, że na szybko. Rejestr prowadzicie, ale nie zawiera on podpisów cyfrowych. To już pana wniosek, ja tego nie powiedziałem. To może doprecyzuję. Podpis cyfrowy używając funkcji kryptograficznej. Tak prowadzimy. Jest zgłoszenie też na sali. Bardzo, bardzo proszę. Sebastian Miller, Szybka Kolej Miejska Warszawa. Ja mam takie pytanie i tak się zastanawiam w kontekście tej skomplikowanej dyskusji na temat zabezpieczania tego oprogramowania,
prowadzenia rejestrów, podpisu tego oprogramowania. Dlaczego NEWAG broni jak niepodległości przekazania klientowi tego oprogramowania sterującego w wersji instalacyjnej? Ja nie mówię o kodzie źródłowym, napisanym w jakimś języku oprogramowania, gdzie właściciel mógłby w jakiś tam sposób skorzystać z tych praw autorskich i z tej pracy i kosztu wykonania tej pracy, napisania tego oprogramowania. Mówię o plikach wykonawczych skompilowanych w wersji instalacyjnej na sterownik. Jeżeli chodzi o nasz przypadek, to my nie mieliśmy żadnych problemów z pozyskaniem oprogramowania w wersji instalacyjnej od producentów wszystkich komponentów zza naszej zachodniej granicy. I to jest tutaj, koledzy z branży będą wiedzieli, o kogo chodzi. W przypadku Ultimate'a, producenta drzwi, w przypadku Siemensa, producenta TCS-u i w wielu innych przypadkach. Natomiast jeżeli chodzi o to oprogramowanie, które domniemamy, że jest produkcji firmy Metcom tutaj z Warszawy, ale też domniemamy, że wszelkie prawa ma do tego oprogramowania NEWAG, nie możemy uzyskać wraz z zakupem pojazdu. I dlaczego w takim razie, w przypadku takim, w którym uszkodzeniu ulegnie sterownik, i my zakupimy ten sterownik, bo w tej chwili właścicielem jakby Selectrona jest firma Knorr, i zakupimy sobie ten sterownik z Knora, musimy płacić jeszcze raz za oprogramowanie, które już nabyliśmy razem z pojazdem. Jakby konkludując to wszystko, czy niewłaściwym by było, żebyśmy my jako kupujący, jako właściciel mieli prawa również do przekazania tego oprogramowania ECM-owi, który dla nas świadczy usługi, przekazanie tego oprogramowania w wersji instalacyjnej wspominam, a nie jako kod źródłowy, i czy to oprogramowanie nie powinno być w dokumentacji na okoliczność wydawania czy dopuszczenia pojazdu do użytkowania, wydawania świadectwa typu. Dziękuję, to wszystko. Odpowiadając panu, panie dyrektorze, ja tutaj zwróciłem uwagę na fakt taki, że akurat w branży kolejowej nie ma czegoś takiego jak prawo do naprawy. W związku z tym, nabywając pojazd, trzeba sobie nabyć również określone prawa do dokumentacji. I w tym kontekście de facto ten obowiązek zdefiniowania stosownej dokumentacji, jeśli chodzi o jej zakres, szczegółowość, etc., należy do podmiotu, czy należy do nabywcy, do zamawiającego. Mówi pan o przypadku takim, kiedy Warszawa nie nabyła praw licencyjnych do oprogramowania, ani praw sublicencyjnych do tego oprogramowania. My natomiast, działając w sferze ochrony dóbr intelektualnych, działamy w taki sposób, aby nie naruszać ani naszych praw i interesów, ani waszych praw i interesów. Proszę określić to jako wymaganie. Zdefiniować jednoznacznie, w jakim charakterze, o jakim oprogramowaniu, na jakich polach eksploatacji, z jaką sublicencją, w jakim okresie czasu. Prawo autorskie z 1994 roku. To ja się może od razu odniosę, że w umowie, którą ostatniej umowie na dostawę pojazdów, mamy jasno sprecyzowane, że NEWAG miał obowiązek przekazać wszystkie oprogramowania do wszystkich komputerów w wersji instalacyjnej. Nie otrzymaliśmy oprogramowania tylko i wyłącznie dotyczącego sterowania pojazdu do sterownika Selectron oraz panelu maszynisty HMI. No, panie dyrektorze, czytamy te same zapisy w inny sposób. No, prawdopodobnie tak jest. No. Proszę. Dokładnie, tu nie jest chyba też miejsce, żeby to rozstrzygać, natomiast proszę też zwrócić jeszcze uwagę na jeden fakt. Nieprecyzyjność specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo opisu przedmiotu zamówienia skutkuje określonymi konsekwencjami. Bardzo proszę o zgłoszenie na sali. Maciej Skuza, Koło Dolnośląskie, dziękuję za głos. Ja mam takie pytanie do NEWAG-u. Była tutaj przywoływana specyfikacja TSI oraz lista prezesa UTK jako taka biblia w procesie dopuszczania pojazdów do eksploatacji. I otwierając sobie TSI w zakresie wymagań dotyczących aspektów bezpieczeństwa, mamy taki punkt, który mówi, że urządzenia elektroniczne i oprogramowanie
stosowane w celu spełnienia funkcji kluczowych dla bezpieczeństwa, opracowuje się i ocenia zgodnie z metodyką właściwą dla urządzeń elektronicznych i oprogramowania związanych z bezpieczeństwem, czyli jak najbardziej TCMS by się w to łapał. I teraz pytanie, co prawda TSI nie określa tutaj obowiązkowych norm w tym zakresie, natomiast w przewodniku agencji do tego TSI możemy sobie przeczytać jako normy zalecane normę 50126, 50128 oraz 50657. Oczywiście są też dopuszczalne inne i teraz moje pytanie do NEWAG jest następujące. Która z obowiązujących norm dla oprogramowania związanego z bezpieczeństwem została przez Państwa wybrana do wykazania tego wymagania? Oraz czy ta norma ewentualnie zobowiązuje Państwa do nadzoru tego oprogramowania w całym cyklu życia pojazdu? Drugie pytanie, czy była przez Państwa prowadzona jakaś analiza ryzyka przed wdrożeniem tego sterownika, który Państwo przywołujecie w tym pojeździe kolejowym? Bo z Państwa wypowiedzi wynika, że ta podatność, jako że ten sterownik jest stary i nieadekwatny do obowiązujących zagrożeń, no to zdawaliście sobie Państwo z tego zagrożenia, tej podatności, o której cały czas rozmawiamy. To wszystko. Odpowiadając panu od końca, powiem tak, że no, sterownik używamy właściwie od roku 2007-2008, kiedy zaczęliśmy produkować pierwsze pojazdy i on tak naprawdę nie jest używany tylko i wyłącznie przez nas, bo jest używany również przez naszą konkurencję szwajcarską i nie tylko, a polską, w szczególności to, co prezes Konieczek wskazał, właściwie tak naprawdę ten sterownik jest zabudowany we wszystkich tramwajach w Polsce. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, proszę mieć na uwadze to, że myśmy nie oceniali tego sterownika z punktu widzenia obecnych wymagań, czy bieżących wymagań, czy przyszłych wymagań, to co tutaj profesor Pawlik powiedział, myśmy oceniali ten sterownik z punktu widzenia spełnienia wymagań bieżących, na dzień fizycznie dopuszczenia pojazdu do eksploatacji, czy wprowadzenia go do obrotu, czyli na dzień otrzymania zezwolenia. I jeżeli popatrzymy na to przez pryzmat listy prezesa, to lista prezesa wymienia normy EN50120X i te jak najbardziej tak, działamy w oparciu o te normy, ale lista prezesa wymienia również normę EN50155. Jak dobrze pamiętam, to jest norma, która definiuje wymagania dotyczące miejsca pracy sterownika, zakres temperaturowy, jakieś tam napięcie zasilania, tolerancje napięć i tak dalej. Mało tego, również zakłócenia elektromagnetyczne EMC. Chodzi o kompatybilność elektromagnetyczną tego sterownika. Natomiast próbuję otworzyć, próbuję otworzyć notebook, żeby jeszcze przytoczyć tą tam w tej krótkiej prezentacji, u mnie to jest akurat. W punkcie 7.1 listy prezesa znajduje się wykaz tych norm, których spełnienie powinien udowodnić producent w momencie, kiedy składa de facto tak naprawdę wniosek o wydanie zezwolenia na typ pojazdu. Proszę mi dać sekundę, ja sobie spróbuję znaleźć tą ostatnią normę. A w międzyczasie, czy pan wiceprezes mógłby nam przedstawić definicję podatności? Przewodnicząca, w międzyczasie nie jestem w stanie, bo będę w tej chwili szukał. Po tym, jak pan znajdzie, to byśmy bardzo poprosili, bo bardzo często pan się powołuje na to sformułowanie i chyba dobrze, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Proszę państwa, to jest cecha charakterystyczna rozwiązania, która może zostać wykorzystana przez kogoś nieupoważnionego w celu spowodowania niewłaściwej czy niepożądanej pracy systemu. Zarówno jeśli chodzi o jego całkowite zablokowanie, jak i jeśli chodzi o nieprawidłowe funkcjonowanie. Mówiąc wprost, mamy, co panowie też świetnie wiedzą, bazy danych, które są karmione na bieżąco tego rodzaju informacjami, zarówno w odniesieniu do elementów sprzętowych, takich jak sterowniki, jak regulatory, jak i w odniesieniu do oprogramowania, od oprogramowania specjalistycznego po narzędzia programowe i po systemy operacyjne. I między innymi z tych baz, które są publiczne, ciągnięta jest informacja przez zespoły, które organizują ataki typu APT, czy przez indywidualnych hakerów. To jeszcze jedno pytanie doprecyzowujące, ponieważ to, co wiemy już z tych informacji medialnych, czyli na przykład
kwestie związane z zatrzymaniem czy nieuruchamianiem pociągów w konkretnych datach albo w konkretnych miejscach, to jest według pana profesora podatność, czy może funkcjonalność tego oprogramowania? To nie jest ani podatność, ani funkcjonalność, to jest, znaczy możemy powiedzieć w ten sposób, jeżeli to się dzieje, to jest to funkcjonalność, natomiast fakt, że ona jest realizowana, może być wynikiem zamierzonego działania, bądź też wykorzystania pewnej podatności w celu spowodowania takiego działania, tak? Natomiast powiedzmy w ten sposób, nie da się zabezpieczyć przed wszystkimi podatnościami. Rzeczywiście tego mamy lawinę. Analizy ryzyka służą nam do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, przed którymi podatnościami potrzebujemy się zabezpieczać. Mało tego, no my, nie ma też takich rozwiązań, które nie mają żadnych podatności. To z tego też trzeba sobie zdawać sprawę. Natomiast jak patrzymy na narzędzia czy metody, które pozwalają na zabezpieczanie się przed określonymi podatnościami, no to identyfikujemy 16 różnych grup tego typu narzędzi i możemy powiedzieć, że no też dobieramy te narzędzia pod kątem funkcjonalności i ewentualnej ingerencji w te funkcjonalności. Natomiast mamy rzeczywiście to, co było w toku dyskusji przywoływane, dość jasno zdefiniowane podejście formalno-prawne, które mówi, że zmiana rozwiązania wymaga ponownego dopuszczenia. No, to oczywiście nie jest aż tak zero-jedynkowe. Troszkę zależy od interpretacji. Tu litera prawa nie jest bardzo, bardzo precyzyjna, ale mówiąc wprost, jak państwo korzystacie z telefonu i dostajecie informację, że producent oprogramowania przygotował aktualizację związaną z bezpieczeństwem, to nie pytamy się, jaki jest jej charakter, a nawet jakbyśmy usiłowali, to się nie dowiemy i możemy oczywiście odmówić jej wgrania natychmiast, bo w tym momencie chcemy z telefonem zrobić coś innego, ale system i tak wymusi w ciągu tam powiedzmy 24 godzin zostanie wgrana, natomiast w rozwiązaniach przemysłowych, które są regulowane przepisami prawa, w szczególności w transporcie kolejowym, jest często tak, że jak numer wersji mamy wpisany do zezwolenia, no to jeżeli chcemy dokonać jakiegoś patchu, jakiegoś upgrade'u, jakiegoś update'u, to w tym momencie pada pytanie, kto odrobił lekcję, czy odrobił lekcję, czy to nadal jest ten sam typ pojazdu. To jest jeden z elementów, który my potrzebujemy przewalczyć, dlatego że aktualny stan, że tak powiem, funkcjonowania rozwiązań cyfrowych technicznych powoduje, że stajemy przed dylematem, w jaki sposób zapewnić możliwość łatania pewnych elementów, pewnych dziur cyfrowych w taki sposób, żeby zagwarantować z jednej strony bezpieczeństwo, a z drugiej strony nie eksplodować z wymaganiami, z kosztami. Tak? O to się w oprogramowaniu użytkowym, nie wiem, w tabletach, w telefonach, w Windowsach dzieje, że tak powiem, nikt tego nie podnosi. Natomiast tutaj rzeczywiście zamrażamy coś i potem mówimy, że nie dotykać. Tak? Póki to było totalnie izolowane, było traktowane jako systemy zamknięte, to tego rodzaju podejście było jak najbardziej uprawnione, natomiast dzisiaj no, co najmniej powinno być w sferze dyskusji. Jasne, dziękuję. Tutaj widzę, że pan prezes Michalik jeszcze szuka tych informacji, do których chciał się odnieść. I panowie z Dragon Sector chcieli też zabrać głos. I proszę państwa, ponieważ jesteśmy już tutaj 2 godziny 45 minut, to jeszcze 15 minut dyskusji. Ja myślę, że no niestety, ale znowu muszę państwu zapowiedzieć, że wrócimy do tego tematu i myślę, że w kwietniu. Jeżeli państwo nie będą chcieli się pojawić, to państwo nie przyjmiecie tego zaproszenia. Ja wszystkich zapraszam, tak jak do tej pory. Pan prezes Michalik, bardzo proszę. Odpowiadając panu z Kolei Dolnośląskich, to jest norma N61508, Functional Safety. I to jest cała seria norm, czyli wszystkie arkusze. Natomiast jak najbardziej punkt 7.1 listy prezesa z 14 lutego tego roku, czyli de facto bardzo świeżej, on wskazuje praktycznie na wszystkie normy 50-120X,
to jest 126, 128, 129, 50, 155, to są wymagania dotyczące urządzeń elektronicznych i jeszcze są dwie karty UIC, UIC 55556 i UIC 558, a punkt nazywa się integralność oprogramowania służącego funkcją bezpieczeństwa. Proszę zwróćcie, szanowni państwo, uwagę, że to jest integralność oprogramowania, a nie całego systemu. Oprogramowania. Warstwy sprzętowej tutaj nie ma. Mogę jeszcze doprecyzować, pani poseł? Informatycy z Dragon dobrze, jeszcze proszę koleje dolnośląskie i oddaję tak, głos. Jeszcze tylko odpowiadając. Punkt, który pan przytoczył, nie dotyczy pojazdów zgodnych z TSI. To są wymagania krajowe dla pojazdów, których te wymagania nie obowiązują, więc tych pojazdów te wymagania nie dotyczą, bo nasze pojazdy były zgodne z TSI. No i chciał... Oczywiście, że tak. Okay. Odpowiem panu. Jeszcze tylko kontynuując, bo w dalszym ciągu nie było odpowiedzi na nasze dwa pytania, czyli z jaką normą były te pojazdy zgodne w zakresie bezpieczeństwa oprogramowania i drugie pytanie było, czy była robiona analiza zagrożeń w tym zakresie, na przykład dostępu osób nieuprawnionych do oprogramowania. Znaczy generalnie, to odpowiem panu, 50128, czy 50120X to jest właściwie zestaw norm, który w tym momencie definiuje pojęcie tak zwanej functional safety plus 60508, to co podałem poprzednio. Natomiast odnosząc się do kwestii związanej ze zgodnością z TSI, no, szanowny panie, mamy dwa rodzaje wymagań. Jedne są nazywane wymaganiami zasadniczymi i one wynikają z technicznych specyfikacji interoperacyjności, ale do tego w klasie wymagań, czy druga grupa wymagań, to są tak zwane wymagania krajowe. One wynikają z listy prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i to są wymagania dotyczące tylko i wyłącznie naszego kraju. Gdybyśmy produkowali pojazd, który będzie eksploatowany w Niemczech czy w Austrii, to musimy albo tak jak obecnie lokomotywy Gryfin na 6 krajów, to musimy tak naprawdę zebrać wszystkie wymagania z wszystkich 6 krajów. I to są tak zwane notified, National Notified Technical Rules, NNTR. One są publikowane, też trzeba mieć na uwadze jeszcze jeden fakt, publikowane właściwie na stronach ERY, w bazie danych, nie pamiętam jej nazwy w tej chwili, umknęło mi. Natomiast chciałbym zwrócić jeszcze jedną uwagę na fakt taki, że docelowo i długofalowo lista NNTR-ów, czyli lista krajowych wymagań będzie redukowana i taka jest intencja Komisji Europejskiej, żeby tak naprawdę zunifikować właściwie wymagania i sprowadzić je do wymagań zasadniczych. Ale na dzień dzisiejszy wymagania zasadnicze są tylko częścią wszystkich wymagań. Panowie z Dragon Sector, bardzo proszę i za chwilę jeszcze wrócimy. Ja bym chciał wrócić do tego tematu aktualizacji i zmiany oprogramowania, bo pan Józef Michalik na początku spotkania powiedział, że informowaliście ECM-ów, jeśli była robiona aktualizacja oprogramowania, a dokładnie, że robiliście to tylko na wniosek ECM-ów, jeśli nie przekręciłem nic. I teraz chciałbym spytać o pojazd 45WE024 Kolei Dolnośląskich. Jego logi mówią, że 21 stycznia 2022 roku, czyli na 3 dni przed tym, jak miał pojechać do warsztatu SPS, logi mówią, że zaktualizowano mu oprogramowanie. Następnie 45WE023 na 2 dni przed pojechaniem do warsztatu, czyli 24 lutego 2022, też dostał aktualizację oprogramowania na 2 dni przed pojechaniem do SPS-u. A potem na początku marca reszta pojazdów otrzymała aktualizację. Czy firma Newag wie o tych aktualizacjach? Czy to ona je wykonała? Oraz czy poinformowano ECM-a? Nie potrafię się odnieść do tak szczegółowych informacji w tej chwili, natomiast z tego co wiem ewidentnie, nie powiem czy wszystkie, ale niektóre z tych wymagań odbyły się, niektóre z tych modyfikacji miały miejsce na wniosek Kolei Dolnośląskich. I to jest pytanie, które też należałoby zadać Kolejom Dolnośląskim. Chodziło między innymi o funkcjonalność drzwi. A generalnie to jest też pytanie do ECM-a. Ja nie potrafię w tej chwili spuentować jednoznacznie. Ale zgłaszał się przedstawiciel Kolei Dolnośląskich. Ja tylko chciałem wyjaśnić się do poprzedniej rozmowy, że lista prezesa UTK dzieli się na w sumie 3 części, jeżeli chodzi o tabor A, B i C. A dotyczy stwierdzenia zgodności z wymaganiami TSI oraz punktami otwartymi i wymaganiami krajowymi, a część B, którą pan przywołał w punkcie 7.1, dotyczy pojazdów, do których nie stosuje się wymagań TSI w przypadkach w nich określonych.
Jeszcze wracając, chciałbym tylko doprecyzować, czemu spytałem o te aktualizacje, bo to są te wersje oprogramowania, które zawierały blokady. Więc dlatego ciekawi mnie, kto je zainstalował tuż przed wysłaniem do serwisu SPS. Odpowie na to pytanie na pewno prokurator. Ja myślę, że będziemy powoli zmierzać do końca. Tak jak mówiłam w kwietniu, zaproszę Państwa jeszcze raz. Natomiast jedna rzecz mnie zaniepokoiła w wypowiedzi pana wiceprezesa Michalika, ponieważ wychodzi na to, że mimo że Państwo wiecie o tych kłopotach z oprogramowaniem, tak to ogólnie nazwijmy, to Państwo nie chcecie niczego na ten moment robić i zasłaniacie się tym, że przepisy prawa niczego od Państwa nie wymagają. I wydaje mi się, że to jest bardzo błędny sposób myślenia, że nie robimy niczego, bo nie mamy określonych norm prawnych, bo skoro wiemy, że ten błąd jest, a Państwo nie chcecie go naprawić, to jest to zastanawiające, dlaczego Państwo tutaj nic nie robicie w Pani Przewodnicząca, w różnych miejscach. Nie sprowadzajmy wszystkiego do oprogramowania. Jak ja mówię o podatności, to ja mówię o podatności całego systemu. Tu nie chodzi o oprogramowanie sterujące. Chodzi o środowisko, w którym to oprogramowanie sterujące pracuje. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, Pani Przewodnicząca, zwróciła uwagę na to, że 11 września zeszłego roku rekomendacje zostały wysłane przez nas. I ta informacja znajduje się w Białej Księdze i wśród tych rekomendacji są pewne działania, które można podjąć już, jak najbardziej, ale to wymaga to wymaga tak naprawdę przedsięwzięć o charakterze bardziej organizacyjnym, a nie o charakterze informatycznym. Myśmy zadali kilka czy kilkanaście pytań producentowi urządzenia i producent urządzenia powiedział nam: sorry, nie jest możliwe na dzień dzisiejszy usunięcie tej podatności na dostęp do oprogramowania z zewnątrz, w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu. Nie ma takiej możliwości. Inaczej mówiąc, producent nam też odpowiedział: słuchajcie, no nie wymagajcie od nas czegoś, co nie stanowiło do tej pory wymagań. Technologia jest taka, jaka jest. Sorry, no niestety, wymiana sterownika, a wymiana sterownika to są koszty. Kto te koszty poniesie? Mało tego, to jest przedsięwzięcie ogromne. Koleje Dolnośląskie, bardzo proszę. Jest Gółka, Łukasz, Koleje Śląskie. Ja chciałem się odnieść do daty ostatniej kompilacji, jaka jest znana spółce. Na pojazdach 45 WE NEWAG dokonywał aktualizacji, która była przeprowadzona w sposób formalny, do czego dostaliśmy analizę, ocenę ryzyka, całą dokumentację. Była wykonana w październiku 2021 roku. Na zakończenie okresu gwarancji na pojazdach i dotyczyła głównie rekuperacji z zakresu działania drzwi i stopni wysuwnych. Do tej aktualizacji jest pełna dokumentacja. Aktualizacji z 2022 roku nie posiadamy żadnej dokumentacji. Znaczy nie przekazano I tego też dotyczyło moje pytanie, czyli tych późniejszych aktualizacji. Nie przekazano nam żadnej dokumentacji, która potwierdza te działania, które były podejmowane przez NEWAG, generalnie bez naszej wiedzy. Spółka nie była informowana o działaniach, które podejmuje NEWAG, co do właśnie kwestii związanych z tym oprogramowaniem. One były dokonywane, przy czym, tak jak wskazuję, nie było ani informacji ze strony producenta, że takie działania na naszych pojazdach będą podejmowane, ani też nie było stosownego raportu potwierdzającego konkretne działania, jakie były wykonywane przez spółkę NEWAG. Ja tylko dopytam dla jasności. Państwo nie wiedzieliście kiedy nie. I co było zmieniane dokładnie? Nie. I nie było żadnej informacji ani żadnego protokołu, który by potwierdzał, że coś było robione, w jakim zakresie i kiedy. To były fakty ustalane dużo później i również generalnie czasami przypadkowo. Ja to doprecyzuję, że to potem zostało wywnioskowane z logów, które znaleziono zarówno w komputerze, jak i rejestratorze prawnym pojazdu, że w tych datach zostało zaktualizowane oprogramowanie. Znaczy ja powiem tyle, nie oczekujcie, szanowni państwo, przepraszam, ale nie mam pamięci i nie skanuję historii wstecz z taką precyzją, wychodzi to poza moje skromne możliwości. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na dwa postępowania, które są prowadzone i liczę, że doprawdy stosowne organy dojdą. No.
Tyle co mogę powiedzieć. Panie wiceprezesie, myślę, że wszyscy liczą, że te postępowania faktycznie rozjaśnią nam obraz tej sytuacji, ale też jak wnioskuję z państwa wcześniejszych wypowiedzi, państwo powiedzieliście, że wy u siebie macie każdy zapis każdej zmiany, którą wprowadziliście, czyli rozumiem, że jeżeli wy je wprowadzaliście, to u was jest, może Koleje Dolnośląskie tego nie wiedzą. Wiemy też z wcześniejszych wypowiedzi, że na przykład też nie wiedzieli, w jaki sposób państwo diagnozowaliście ich pojazdy, bo nie przekazaliście tego do przewoźnika, tylko do prokuratury, więc rozumiem, że te informacje o tych zmianach u państwa są. Pani przewodnicząca, może wszyscy inni o tym nie wiedzą, tak? Nie ma takich zmian, o których mówią Koleje Dolnośląskie i dlatego my byśmy bardzo prosili o to, żeby tutaj nie formułować stanowisk jako stanowisk definitywnych, przesądzających cokolwiek, bo to jest stanowisko Kolei Dolnośląskich, stanowisko na wagon jest inne. Ale zarówno LOK w sterowniku, jak i w rejestratorze prawnym tych pojazdów mówi, że była aktualizacja. Znaczy, ja pragnę zwrócić uwagę, że my nie mówimy o naszym stanowisku, tylko my mówimy o faktach. Mówimy o faktach. To nie jest nasz pogląd na rzecz, tylko ustalone fakty. I także jeśli mamy być konsekwentni, to tak jak mówię, tutaj pani przewodnicząca zwróciła uwagę, że skoro dokumentacja, o którą my się upominamy od 2 lat, została już gdzieś zafunkcjonowana w rzeczywistości niewirtualnej, no to też oczekujemy nie. poinformowania zamawiającego o tym, co te 2 lata temu było wykonane. Także trzymajmy się rzeczywistości. Panie mecenasie, ja bym prosił o zapoznanie się z zakresem rzeczowym oferty i późniejszej faktury. Dokładnie do tego nawiązuję. Państwa oferta dotyczyła dokonania diagnozy przyczyn unieruchomienia szeregu pojazdów. Panie mecenasie, bardzo proszę. Z tym zakresem zgodzili. Panie mecenasie, bardzo proszę pana o sięgnięcie do tego dokumentu, do tej dokumentacji i przeczytanie ponownie. Pani przewodnicząca, to jest dosyć jałowe z uwagi na daleko idącą rozbieżność interpretacyjną dokładnie tego samego dokumentu, który naszym zdaniem jest jednoznaczny. Oferta ze strony NEWAG była jednoznaczna w swej treści, a dotyczyła dokonania stosownej diagnozy przyczyn, dla których pojazdy umierają i to umierały w sposób no, nagminny. Także interpretacja inna niż ta, którą my przedstawiamy, no, jest no, nielogiczna. Szanowni Państwo, myślę, że pan mecenas przedstawia swoje zdanie, panowie przedstawiają swoje zdanie. My wszelką dokumentację związaną z tymi pojazdami, o których tu panowie mówią, o których państwo mówicie z Kolei Dolnośląskich, przekazaliśmy odpowiednim organom i czekamy na ich stanowisko. Na pewno nie będziemy w tym temacie dyskutować, ponieważ podczas naszego ostatniego, no, to jest publiczna informacja, bo nie tylko u nas, ale i w Polregio i w Kolejach Dolnośląskich były prowadzone czynności, zostaliśmy zobligowani, aby na temat tych czynności się nie wypowiadać. I to jest nasze ostateczne stanowisko. Pan mecenas Krüger, proszę. Tak, ja mam pytanie w takim razie do NEWAG-u, albo ewentualnie wyjaśnienie, bo pan prezes Michalik powtarza po raz kolejny raz o prowadzonych 2 postępowaniach. Na interpelację numer 296 pana posła Wiplera odpowiedział pierwszy zastępca prokuratora generalnego pełniący obowiązki prokuratora krajowego Jacek Bilewicz wskazał na 1 postępowanie o sygnaturze 2004-1-DS-8-2023 prowadzone przez prokuraturę regionalną w Krakowie. Jeżeli panom wiadomo o jakimś innym postępowaniu niż to prowadzone przez prokuraturę regionalną w Krakowie, no to proszę o informację. Panie mecenasie, są prowadzone 2 postępowania. Ale proszę pozwolić mi dokończyć, dobrze? Proszę sobie sięgnąć na stronę internetową Sądeczanie Info z 13 lutego tego roku.
Znajdzie pan tam oficjalne nasze oświadczenie, w którym wskazujemy, jakie te postępowania są prowadzone. To proszę podać panie, drugą panie sygnaturę. Mecenasie, no. Panie mecenasie, sygnatury tutaj nie podamy, natomiast faktem jest, że prowadzone jest drugie postępowanie w sprawie ingerencji w systemy sterowania oprogramowania Impuls. Nie wprowadzacie państwo opinię publiczną w błąd. Nie wprowadzamy opinii publicznej w błąd. Jest prowadzone takie postępowanie, gdzie spółka Newag ma status pokrzywdzonego, panie mecenasie. W związku z czym są dwa postępowania w toku. Ja nie znam zakresu interpelacji pana posła Wittera. To jaka jest sygnatura tego drugiego postępowania, pani mecenas? Panie mecenasie, ja nie podam tutaj tej sygnatury. Proszę wybaczyć. Macie status pokrzywdzonego, a nie znacie sygnatury? Panie mecenasie, Znamy tą sygnaturę, dobrze, natomiast żebyśmy mieli jasność w postępowaniu. Proszę, jak się skończymy tutaj naszą dyskusję, ja zapiszę sobie od pana maila i w ciągu 10 minut dostanie pan obydwie sygnatury. Będzie miał. Były jeszcze zgłoszenia po lewej stronie sali. Bardzo proszę po kolei. Ja bym tylko przerwał, bo pytanie w sprawie ingerencji w oprogramowanie. Czy firma Newag przez to rozumie odblokowanie pojazdów, czy coś innego? Czy może wgranie tych blokad? Powiem tak. Postępowanie się toczy, zakres postępowania będzie ustalała prokuratura i naprawdę nic więcej państwu nie powiemy. Państwo jesteście de facto też naszym przeciwnikiem procesowym w innych postępowaniach. My nie będziemy odpowiadać na takie pytania. W tych postępowaniach, o których państwo mówiliście na poprzednim posiedzeniu zespołu, że będzie rozstrzygał Sąd Okręgowy w Warszawie? Panie mecenasie, ja na żadne dalsze pytanie nie odpowiem w tym zakresie. No ja mam pytanie, czy złożyliście państwo powództwo przeciwko Dragon Sector, członkom z Dragon Sector, ewentualnie jakimś redakcjom w związku z publikacjami dotyczącymi odblokowania pociągów przez Panie mecenasie, wszystkie podmioty, które będą stronami takiego postępowania, dowiedzą się w odpowiednim trybie o tym, że takie postępowania są wszczęte. Ale czy od dnia 6 grudnia, kiedy była prezentacja Dragon Sector na konferencji oraz publikacja zaufanej trzeciej strony oraz portalu onet.pl, czy od tego dnia państwo złożyliście powództwo bądź wniosek o zabezpieczenie takiego powództwa? Ja mam pytanie, panie mecenasie, w takim razie w drugą stronę. Czy pan informuje potencjalnych przeciwników procesowych uprzedzająco o tym, że podejmuje pan jakieś działania procesowe? Pan mecenas na poprzednim zespole tak informował uprzedzająco, że Sąd Okręgowy w Warszawie będzie się zajmował. To ja mam pytanie, czy od tamtego czasu takie powództwo bądź wniosek o zabezpieczenie został złożony? Nie udzielimy odpowiedzi na to pytanie. Panie mecenasie, jeszcze raz powtarzam, w odpowiednim trybie można się tego dowiedzieć i dowiecie się państwo, jeżeli będziecie stroną takiego postępowania. Były zgłoszenia przy stole od drzwi. Bardzo proszę w kolejności ostatnie głosy po kolei i każdy z państwa będzie mógł zabrać głos. Dzień dobry, Mirosław Pyra, Polregio, Biuro Taboru. Zanim zadam króciutkie pytanie panom z Newagu, państwu z Newagu, odniosę się sprowokowany de facto prezentacją, kolejną prezentacją Newag, kompletnie niezwiązaną z istotą problemu, z którym tutaj musimy się zmierzyć. I odpowiem panu prezesowi na pytanie, czy, z czego wynika na przykład taka dostępność pojazdów zachodniopomorskim. Jeśli chcecie państwo rozmawiać tu i teraz o problemie wahaczy, obejm, jarzm, czopów, skrętu, kół, proszę bardzo, naprawdę możemy sobie porozmawiać tu i teraz. Myślę, że to nie jest dobre miejsce i sobie o tym, panie prezesie Józefie, rozmawialiśmy. Dobrze, ale ja tylko skończę. Zadam im tylko pytanie króciutkie, które zadałem na poprzednim naszym spotkaniu. Proszę odpowiedzieć, co się zadziało takiego na pojazdach będących na gwarancji, które były odstawione długotrwale z różnych przyczyn, które się zdezaktywowały, a które przywrócił do życia Newag. Co się stało? Jak to było uczynione? Cud? Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, przed interwencją Dragon Sector, to jest ważne. Odpowiadając panu na pytanie pierwsze,
Wydaje mi się, że o tych kwestiach związanych z kołami, z wahaczami i tak dalej, my rozmawiamy. Może te rozmowy nie... Panie prezesie, przepraszam, niepotrzebnie po raz kolejny sprowokowaliście. Naprawdę to tak nie, tego tak nie zostawię. Niepotrzebne to było. Zrobiliście paskudną rzecz. Okej, dziękuję już. Natomiast odpowiadając panu, panie dyrektorze, na drugie pytanie, wydaje mi się, że to, co też pani przewodnicząca wielokrotnie powtarzała, odpowiedź przyjdzie w swoim czasie. Panie prezesie, na pewno przyjdzie i to już w przyszłym tygodniu. Dziękuję. Bardzo proszę. Znaczy, też musimy jakby pamiętać o pewnej kwestii, która nie jest może tajemnicą, że producent, nie tylko Newag, ma często dostęp do pojazdów w sposób zdalny. I tak to było na przykład i do naszych pojazdów, a więc w sposób zdalny można też zrobić pewne rzeczy. Nie trzeba wcale fizycznie tam być. My na przykład taki dostęp zdalny, jak już my się dowiedzieli, że może być takie źródło, to kazaliśmy odciąć. Panie dyrektorze, dokumentacja systemu utrzymania, ten tak zwany, nie pamiętam jej formalnej nazwy, była wykonana notabene w wersji elektronicznej na państwa życzenie, zgodziliście się na to. Ale ja tego nie neguję, ja tylko powiedziałem, że nie tylko wy tak robicie, tylko że jest taka możliwość, tak? Czyli można pewne rzeczy zrobić w sposób zdalny, jeżeli jest dostęp do tego pojazdu. I tutaj jakby nie oskarżam wprost Newagu, bo nie mam żadnych dowodów, że to zrobił Newag czy nie. Może ktoś zrobił złośliwie, bo odszedł z Newagu. Nie mam pojęcia. Nie wiem, tylko fakt jest faktem taki, że jest dziwną okolicznością, że dotknęło to tylko pojazdów Newagu i dotknęło to wielu przewoźników. I to jest dla nas niezrozumiałe, bo to tak jak ja bym kupił samochód od dealera, jak się gwarancja skończyła, to wziął kable, wyrwał i powiedział, a teraz ty mi daj tu nowy samochód, bo się kurczę coś uszkodziło. Nie popadajmy w paranoję. No. Operuje pan, panie dyrektorze, znowu ogólnikami. Proszę zerknąć albo sięgnąć po dokumentację producenta tych urządzeń, producenta, dostawcy środowiska. Jasne jest tam napisane, że takiego dostępu zdalnego nie ma. To żeby uściślić może tę dyskusję, czy ja dobrze zrozumiałam, że państwo nigdy niczego zdalnie w swoich pociągach, jeżeli chodzi o oprogramowanie, nie robiliście i nie ma takiej możliwości, tak? Czy ja dobrze to rozumiem? Mówimy o oprogramowaniu sterującym, a nie o każdej kategorii oprogramowania. Tak. I do niektórych macie dostęp zdalny. I państwo... Nie my mamy dostęp, ma dostęp użytkownik. Nie my. Czyli państwo, firma Newag niczego takiego nie robiła w sposób zdalny. Były kolejne zgłoszenia. Proszę po kolei po prostu przy tym stole i będziemy zamykać dyskusję. Sebastian Miller, Szybka Kolej Miejska Warszawa. No tak krótko tylko muszę się nie zgodzić z tym, że Newag nie ma dostępu zdalnego. Są takie możliwości i były różne zdarzenia, które umożliwiały ten dostęp. Natomiast o czym innym chciałem powiedzieć. Chciałem, żebyśmy się zastanowili nad taką sytuacją, odnosząc się do tego wątku, które przedstawiły koleje dolnośląskie. Załóżmy, że nie ma panów z Dragon Sector i oni nie wykonali tej swojej pracy. I tak jak tutaj Koleje Dolnośląskie wspomniały, oni otrzymali ofertę ze strony Newagu na diagnostykę i uruchomienie tych pojazdów. Pojazdy przyjechały sprawne, nie dostali co prawda analizy jakiegoś raportu dotyczącej przyczyn występowania tych usterek. Natomiast to takie jest ogólne moje pytanie do wszystkich tutaj, do Urzędu Transportu Kolejowego, do wszystkich przewoźników, żebyśmy się zastanowili, co w sytuacji, w której znalazła się nasza spółka, kiedy w naszym przypadku Newag nie był zainteresowany ani przyjazdem i diagnostyką na pojeździe, ani usunięciem usterki na tym pojeździe. I to jakby wszystko w tym temacie. Dobrze, poproszę kolejne osoby, które też mają pytania przy tym stole, żebyśmy w miarę sprawnie dokończyli dyskusję. Chyba panowie z Dragon Sector też się zgłaszali. Tak, ja chcę wrócić na chwilę do może sprawy bardziej technicznej. Tak sobie siedzę i myślę o tej podatności.
mówicie państwo z Newagu o tym, że to, że możliwe jest pobranie oprogramowania ze sterownika, jego analiza i być może zmiana, nazywacie to podatnością. Rozumiemy się dobrze? Podatność dla mnie to jest tylko gotowość do pobrania oprogramowania. Co dalej z tym zrobimy, to już jest trudne. Okej, okay, czyli wystarczy, że sam fakt pobrania oprogramowania jest dla pana podatnością, tak? Dobrze? Tak? To proszę mi powiedzieć, dlaczego większość sterowników przemysłowych typu Siemens ma tę funkcjonalność wbudowaną? Czy oni wszyscy explicite budują tę podatność, czy być może ta podatność tylko dla was, bo nie chcecie, żeby inni mieli dostęp do softu? Bo jeżeli, czy producent nazwał to podatnością, czy to słowo używacie tylko wy? Producent w sensie Selectron. Proszę, odpowiadając panu na pytanie, powiem tak, no nie wiem, czy pan, podejrzewam, że może państwo czytaliście, może nie. Proszę sobie sięgnąć do internetu i przeczytać to, co jest nazywane tak naprawdę Stuxnetem. To była ingerencja w sterowniki Siemensa w Iranie, a dokładnie chodziło o jakieś wirówki czy coś takiego. I to była dokładnie ingerencja w sterowniki PLC. Ja nie pamiętam, czy tam był Simatic 700, czy Simatic 800, czy Simatic 500. Na dzisiaj Siemens właściwie używa Simatica 1200 i 1500. Nie znam budowy tych urządzeń. Wiem natomiast, że jest zupełnie inna architektura i oparte one są na zupełnie innym, że tak powiem, procesorze, ten mikrokontroler jako taki. Tylko my mówimy o odczycie, nie o podmianie teraz. Ja nie mówię o podmianie, ja mówię w dalszym ciągu o odczycie. Natomiast nie znam architektury Siemensa na dzień dzisiejszy. Myśmy Siemensa nie nabywali, nie kupowaliśmy i jest inną kwestią. Siematic tak naprawdę nie wspiera w tej chwili na przykład magistrali CAN. Siematic wspiera magistralę MVB. Natomiast proszę, widzę, że panowie nie potraficie zrozumieć jednej rzeczy. Wybranie określonego rozwiązania, które spełnia określone wymagania związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym, niesie konsekwencje nie na rok, na dwa, niesie konsekwencje długofalowe. Wybranie tego sterownika do platformy Impuls, gdzie pojazdy zaczęliśmy produkować w roku 2008 czy 2009 i pierwsze dostarczone sześcioczłonowe pojazdy do SKM-ki warszawskiej, i rozbudowa tej platformy o pojazdy 2-, 3-, 4-, 5-, 6-członowe i zabudowanie tego sterownika niesie określone konsekwencje. Zrozumcie, że z punktu widzenia biznesowego my nie widzimy racji ekonomicznych czysto do zabudowy całkowicie innych sterowników w innej serii pojazdów. Bardzo dobrze, ale nie o tym mówię. Przepraszam bardzo, bo tutaj pan prezes się odniósł do sterowników irańskich. Jakby nie wszyscy o tym wiedzą, ale mówimy w tym momencie o sterownikach w irańskich instalacjach nuklearnych, używanych prawdopodobnie do nielegalnego wzbogacania uranu do produkcji bomby nuklearnej przez Iran. A mówimy tutaj o pociągach Impuls. Panie mecenasie, my mówimy wyłącznie i wciąż o sterownikach PLC. To, czy one będą służyć do sterowania procesem uzdatniania czy wzbogacania uranu, to, czy one będą służyć do, nawet jako mieszalnik farb, nie ma znaczenia. To jest ten sam sterownik PLC. Ale powiedział pan, że za podatność... Ale mówimy o podatnościach, tak? Skąd ta podatność? Uznaje pan odczyt oprogramowania. Stuxnet nie polegał na tym, że ktoś przeczytał informację, tylko że modyfikowali działanie tych wirówek do wzbogacania uranu. Zgłosił się jeszcze pan poseł Cieszyński. Ostatni głos i bardzo proszę, panie pośle. Bardzo dziękuję. Zainspirowany tutaj panem prezesem, chciałem dopytać ten Stuxnet, czy to nie było w ten sposób, że tam infekcja była za pomocą nośnika USB? Podobnego do tego, który państwo przekazali niedawno, a nie zdalnie. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie także dotyczące działalności hakerskiej, bo tu pani przewodnicząca wskazała, że nie praktykuje się informowania przeciwnej strony o nadchodzących krokach prawnych. Tymczasem na stronie newag.pl znajduje się oświadczenie, no, które wygląda jakby było oświadczeniem firmy Newag, w którym znajduje się następujące zdanie i tu nawiązuje do tego, o czym mówił pan mecenas Kruger. Wystąpimy również ze stosownymi pozwami wobec rzekomych hakerów i jak podają media,
ich zleceniodawców, czyli firmę SPS Mieczkowski. To jest coś, co jest datowane na 6 grudnia 2023 roku. Także no raz jeszcze chciałbym tu ponowić to pytanie, czy ta zapowiedź z dnia 6 grudnia została do dzisiaj zrealizowana. Dziękuję. Panie pośle, to proszę pozwolić, że taktykę procesową będziemy ustalać wewnętrznie w ramach grupy NEWAG i proszę mi dać dokończyć, dobrze? I to, że jest informacja o tym, że jakieś działania prawne zostaną podjęte, bez wskazania, jakie to będą działania prawne i w jakim terminie, to jest informacja, którą chcieliśmy przekazać i na dzień dzisiejszy nie przekażemy żadnych więcej informacji w tym zakresie. Ale czy mógłbym prosić o odpowiedź tak lub nie? To znaczy, czy wystąpili państwo ze stosownymi pozwami wobec rzekomych hakerów? Ja nie odpowiem dzisiaj na to pytanie, bo tak jak powiedziałam, nie odpowiem na pytanie, w jakim terminie i jakie działania procesowe będziemy podejmować. Czyli to, że pani wskazuje, że państwo ewentualnie będziecie podejmować, z tego wywodzę, że do tej pory państwo takich działań to jest nie pana, to jest pana interpretacja mojej wypowiedzi. Nie wiem, jak mam precyzyjniej powiedzieć, że nie będziemy udzielać żadnych informacji. Jeżeli takie pozwy czy wnioski są złożone, to one są we właściwych sądach i we właściwym trybie dowiedzą się o nich strony postępowania, inne strony niż NEWAG. Nie udzielę więcej odpowiedzi w tym zakresie. To jest jedyne stanowisko, które NEWAG w tym zakresie sformułował i one w takiej formie na tą chwilę pozostanie. Oczywiście, bardzo serdecznie dziękuję. Koleje Dolnośląskie, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, adwokat Mirosław Hojrenfeld ponownie. Korzystając z tego, że pani przewodnicząca radna Zoszy jest również radcą prawnym, to już pytanie zarówno do pana mecenasa Kigra, jak i do pani radcy, z uwagi na chwilę obecną obowiązującą procedurę cywilną, czy panowie z Dragon Sektora, a może SPS, dostali stosowne przedsądowe wezwania wynikające z wymogów procedury cywilnej, jakby będące pierwszym krokiem w podejmowaniu działań sądowych, bo tak jak słusznie pani przewodnicząca i pan poseł zwrócili uwagę, no trudno jest uzyskać ze strony NEWAG-u jednoznaczną odpowiedź w tej kwestii. To może zaczniemy od innej strony, proceduralnej. Czy SPS albo panowie dostali takie przedsądowe wezwania, które no, muszą być podejmowane przed każdą inicjatywą procesową? Mi się wydaje, nie? Pani przewodnicząca, nie, że to nie jest przedmiotem dzisiejszej komisji. My się zajmujemy, rozumiem, wykluczeniem transportowym, a nie rozstrzyganiem sporów prawnych między stronami. Oczywiście nie, my się tu nie zajmujemy rozstrzyganiem sporów prawnych. Wiemy, że firma NEWAG nie udzieli odpowiedzi na to pytanie. Panowie z Dragon Sektor albo z firmy Mieczkowskiej mogą powiedzieć, czy dostali wezwanie w tej sprawie i być może teraz odpowiedzą. Ja przed chwilą odpowiedziałem. Nie otrzymaliśmy. Ani SPS Mieczkowski, ani panowie z Dragon Sektor. Nigdy nie dostaliśmy takiego pozwu od NEWAG-a. A ja bym chciała, ponieważ będziemy już kończyli dzisiejsze posiedzenie, ja zaproszę państwa w kwietniu, ale myślę, że w drugiej połowie kwietnia na kolejne posiedzenie. No, ja oceniam bardzo, bardzo negatywnie to państwa oświadczenie z 6 grudnia, bo w zasadzie wygląda na to, że państwo chyba chcieliście postraszyć swoich ewentualnych konkurentów czy przeciwników, jak państwo sami mówiliście podczas posiedzenia tego zespołu. Wiemy, że żadne kroki prawne nie zostały podjęte i my się nie domagamy od państwa. Pani przewodnicząca, przepraszam, ale zawiadomienie do prokuratury zostało złożone, jak mówiliśmy, i toczy się jedno postępowanie przygotowawcze w tym zakresie, więc proszę nie mówić, że żadne czynności nie zostały podjęte i żadne postępowanie się nie toczy, bo się toczy. Pani przewodnicząca. Pani mecenas. Odnoszę się do państwa oświadczenia cytowanego przez posła Cieszyńskiego z 6 grudnia 2023 roku, w którym państwo odnosiliście się do ewentualnych kroków prawnych wobec hakerów i nie podjęliście tych kroków i mam nadzieję, że... Pani przewodnicząca, nasze zawiadomienie dokładnie tego dotyczyło, więc proszę nie przeinaczać faktów. Pisali państwo o stosownych pozwach. Również takie działania... Ale szanowni państwo, jeszcze chciałbym na koniec, bo już się zbliżamy do końca, do mnie takie informacje już docierały, ale na razie jeszcze bez tutaj
takiego zakresu, który by umożliwiał przedstawienie tego jako wiarygodnego. Także, szanowni państwo, ja się zwracam do wszystkich, szczególnie mieszkańców Nowego Sącza, szczególnie osób, które dysponują informacjami na temat tego, jak te sprawy wyglądały od środka, z wezwaniem do tego, żeby tutaj skierować się do nas, do parlamentarzystów. Myślę, że pani przewodnicząca też się do tego przyłączy. Jeżeli macie jakieś ważne informacje na ten temat, to jest naszą rolą, żeby te informacje między innymi w takich okolicznościach jak dzisiaj ujawniać. I ja rozumiem, że można mieć obawy o pracę, o przyszłość w takiej małej społeczności jak w Nowym Sączu. Proszę się nie obawiać, my o państwa zadbamy i jeżeli będziecie chcieli przekazać prawdę, to jest miejsce do tego, żeby to robić. Zwracam się do wszystkich, żeby ważne informacje na ten temat przekazywać też do członków zespołu. Dziękuję. Tak, ja się dołączę do tego apelu. Można się skontaktować z nami bezpośrednio. Wszystkie adresy mailowe znajdą państwo na stronie Sejmu. Można kontaktować się też przez sekretariat zespołu. I myślę, że zobaczymy się, spotkamy się w kwietniu. Bardzo dziękuję za udział. Dziękuję za